Alina Krachelska, oświęcim pamiętnik więźnia. Pamiętnik ten napisał młody chłopak, ciężko chory po zwolnieniu z Oświęcimia blisko rok temu. Impulsem do napisania go podług świadectwa najbliższych było przede wszystkim żarliwe powiązanie ponad życie trwalsze, z pozostawionymi w obozie towarzyszami. W każdym dniu po wiele razy powracał do nich myślą i zdawało mu się, że szczegółowe opisanie, utrwalenie wszystkich okoliczności obozowego męczeństwa jest obowiązkiem tego, który się wydostał, jakkolwiek nie miał żyć dalej. Z drugiej strony uważał za konieczne przedstawić różnorodny zespół więźniów oświęcimia prawdziwie, tak jak jest, gdyż sądził, że społeczeństwo wie o tym niewiele. Często też przedstawia sobie rzeczy inaczej niż wyglądają. Rozstając się z życiem w młodym wieku, umierał w przeświadczeniu, że inni przetrzymają, że właściwa Polakom psychiczna odporność i umiejętność koncentrowania woli zdecyduje na ogół o możliwości zniesienia srogiego męczeństwa. Wkrótce po napisaniu pamiętnika. Praca ta zajęła chorymu parę miesięcy. Umarł. Część pierwsza. Matka siedzi przy moim łóżku, w rękach przebiera jakąś robótkę, pewno sama nie wie jaką, ale co chwila patrzy na zegarek, na przegubie ręki, by nie przeoczyć pory lekarstwa albo posiłku. No i patrzy także na mnie spogląda raczej usiłuje tylko spoglądać bo nie chce mi dokuczyć przedłużonym uporczywym patrzeniem nie jestem już przecie tam od tygodni już w domu wyleguje się w łóżku myty karmiony hodowany poddany nieustannym zabiegom lekarskim zastrzykom wszelkim środkom ratunkowym ale ja sam od pierwszego dnia wewnętrznym uczuciem wiem, że już nic ze mnie nie będzie. Że choć nieskonałem pod bykowcem, pod butem, pod cegłą, jednak tu będę musiał umrzeć w czystym łóżku obok doniczki z cudnym kwiatem, którą przyniosła miła dziewczyna. Niezależnie od wszelkich wysiłków lekarskich i rodzicielskich. Kiedy zaś po kilku dniach pobytu w domu usłyszałem ten wyrok z drugiego pokoju, urywane szepty między lekarzem i rodzicami, postanowiłem od razu w tamtej chwili napisać te swoje wspomnienia napisać, utrwalić najważniejsze dla nas rzeczy, choćby to miało kosztować jak najwięcej wysiłku. Od tego też dnia prawie nic już nie opowiadam, nie chcę się wyczerpywać, piszę, piszę, musi mi starczyć na to siły. Kiedy następnego dnia po owej zasłyszanej rozmowie zażądałem zeszytu i ołówka, matka spłoszyła się, zaniepokoiła, pochwyciła mnie za obie ręce. Synu, po co to teraz? Dlaczego tak się osłabiać? To nie na twoje dzisiejsze nerwy. Doktor kazał ci się oszczędzać. Nie zdradziłem się, że słyszał, co mówił doktor. Bałem się, że jeśli się zdradzę, otoczą mnie opieką i to taką, iż mój zamiar napisania tych wspomnień spełznie na niczym. Udałem więc dobre samopoczucie za pomocą uśmiechu i spojrzenia. I prosiłem, żeby matka zechciała mi dogodzić to właśnie napisania i prosiłem, żeby matka zechciała mi dogodzić. To właśnie mnie uspokoi, jak będę mógł wypisać, wydać z siebie to wszystko, co musiałem tam wchłonąć. Matka dała się przekonać, i odtąd, gdy kto inny zastanie mnie z zeszytem na kolanach, pomaga uchylić temat z rozmowy zbagatelizować. — Zachciało mu się — mówi. — Opowiadanie męczy go, bazgrze sobie. Chce coś nieco zanotować, przemyśleć. Posyłam jej wtedy wdzięczne spojrzenie, a ona odpowiada mi spoza osłony swych binokli krótkowidza, pokrzepiającym solidarnym koleżeńskim wzrokiem wiernego wspólnika i sprzymierzeńca. Gdy jednak zostajemy sami i ja piszę, piszę niekiedy, zgrzytając zębami, wzdychając, jęcząc z niemocy, biedaczka niepokoi się bardzo, że spisek ten ze mną uknuła, że mi na to pozwala, że pogarsza, być może, mój stan. Dlatego też oczy jej, wyblakłe za szkłami binokli, co chwila odrywają się od robótki i zegarka i podkradają się do mnie, cofają, płoszą i znów czuję je na sobie. Zresztą, od kiedy postanowiłem pisać ten pamiętnik, zgadzam się jeść wszystko co mi dają, a to przecież podtrzyma przez jakiś czas moje siły. Na tym więc serce matczyna coś zyska. Bo z jedzeniem w pierwszych dniach było to dla matki wielkie utrapienie i męczeństwo. Nie mogłem, nie ja pierwszy zapewne, nie ja ostatni, nie mogłem jeść, przełknąć nic poza tym, co tam jedzą oni, moi oświęcimijacy. Wypuszczono nas dwudziestu trzech, ale gdyśmy szli przez dworzec warszawski i potem żegnali się na ulicy, już wtedy stało się jasne, owszem, zwolniono nas, te nędzne, potłuczone, poranione szkielety, kościotrupy, poruszane jeszcze jakimś dziwacznym, wewnętrznym, życiowym uporem. Ale wnętrza nasze, to co nazywa człowiek duszą, nasze dążenia, nasze tęsknoty, to jakoś nie od razu poszło z nami. Pozostało uwięzione tam, w obrębie Oświęcimia. Jeden ze zwolnionych zupełnie młody człowiek, który przez długie miesiące tęsknił tam do swojej narzeczonej, od razu ujął teraz tę naszą przemianę we właściwe słowa. Dla nas na jedno wypuścili czy nie. Niewielu z nas zechce, potrafi się oderwać. Ja przynajmniej to już chyba pozostanę tam z nimi. Większa część mnie tam uwięzła. I uśmiechnął się przy tym do nas, porozumiewawczym, tęsknym uśmiechem. Wszyscy milczeli. Odezwał się tylko jeden, równie młody chłopak, stosunkowo mało wyniszczony, bo go prędko wydostała z obozu rodzina. I ten ku naszemu zdumieniu powiedział... Nie będę świnią, żebym żarł i zapomniał, co tam z nimi się wyprawia. Ja nie powiedziałem nic. Wydało mi się nawet w pierwszej chwili, że to przesada. Ten zresztą chłopak od pierwszej wiadomości o zwolnieniu miał jaskrawą bardzo reakcję. To znaczy, powstało w nim jakieś szczególne uczulenie w stosunku do pozostawionych w obozie kolegów. Więc na przykład wypuszczając nas, dali nam do rąk spore paczki na drogę. Zajrzeliśmy do nich, jak tylko wyszliśmy z obozu. Było w nich po kilka grubych kawałków chleba, posmarowanych masłem i obłożonych wędliną. Nadto opakowanie było pergaminowane. Otóż ten nasz kolega odrzucił od razu paczkę z pogardą i wściekłością. Nie chciał jej. Oczywiście, jeden ze zwolnionych podniósł ją i dziw, że oto nie było bójki. Przecie ludzie byli tak wygłodzeni. Ale gdym wszedł do mieszkania rodziców, uprzytomniłem sobie w najdziwniejszych okolicznościach całą prawdę tamtych słów. Ojciec był jeszcze w domu, gdy wchodziłem do jadalnego, siedział jeszcze zadumany nad kawą. Podniósł oczy. Odepchnął się oburącz od stołu, porwał na nogi. Wyprężył jak długi i padł na wznak. Zemdlał, jak się później okazało. Matka wybiegła ze swego pokoju na łoskot z nieprzytomnym krzykiem. Rzuciła się ku mnie, ściskała, całowała, płacząc nieprzerwanym, szczęśliwym i strasznym szlochem. Potem rzuciła się, aby podnosić ojca i zawołała o moją pomoc. Ale ja stałem jak słup. Bo nad miejscem, gdzie upadł ojciec, wielki zegar wskazywał właśnie po siódmej. Wyprowadzono więc ich już tam do pracy. Ustawili się właśnie w szeregi. Moi z szeregu mieli tam lukę, może przez zapomnienie, poszukali mnie łokciami. Byłem tam, byłem z nimi. To było ponad moje siły. Nie było mnie tutaj. To samo stało się w południe. Leżałem już w łóżku, wymyty wyczyszczony, oczekując na posiłek. Matka rozmawiała już telefonicznie z doktorem i słyszałem, jak przyjmowała jego dyspozycję. Rozumiem, Najlżejsze, najstrawniejsze. Wygłodzony. Zdawało mi się nawet, że będę jadł z wielką przyjemnością, a tymczasem, kiedy matka weszła, wnosząc na tacce talerz jakiejś pysznej domowej zupy czy kaszy na rozole, doświadczyłem nagle wewnętrznego sprzeciwu. Oporło dzikim, niesamowitym napięciu. Bo przez parowanie doskonale przyrządzonego pożywienia dojrzałem, jak żywe ich postacie, tam wokół kubów ze swymi menaszkami. Tak jakbym stał z nimi, jakbym wyciągał też swoją menażkę. Zobaczyłem wyraźnie smutne spojrzenia przyjaciela, który umarł w wigilię mego odejścia i który ostatni swój obiad powitał słowami: No tak. Znów takie, że się to da opłukać zimną wodą, tu zaś w moim talerzu złociły się liczne, delikatne, świecące kółka, pod wystąpił mi na skronie. Oddałem matce tackę z nietkniętą strawą, oczy matki ze szkłami zmętniały, zwilgotniały, drgnęły. Usta. Dlaczego, synuś? To dobre. Przecież musisz powrócić do siły. Siedziałem w łóżku daleki, zimny, obcy, nieprzystępny. Za dobre. Powiedziałem bezlitośnie. Matka jęknęła bez słowa, jakoś niby potknęła się i usiadła w głębi pokoju. Wszedł ojciec, który po zemdleniu leżał w sąsiednim na otomanie, pochylił się nade mną i z oczu jego płynęło ku mnie tyle radości, że ocalałem ile rozpaczy. Położył dłoń na mojej ostrzyżonej głowie i powiedział, otrząkując łamiącym się głosem: Jeżeli nie chcesz się odżywiać, będziesz musiał umrzeć czy chcesz dokańczać naród za Niemców to może nie miała cię matka oczyszczać ze wszy zamknąłem oczy bardzo zmęczony słyszałem, że matka szepnęła zostaw go I dopiero zacząłem odżywiać się, gdy postanowiłem pisać. Więc naprzód muszę kilka słów o sobie, by wiedziano, za co się trafia do święcimia. Nie jestem literatem, nie robię literatury, więc może będzie to wszystko źle napisane. Trudno, ale będzie szczere. Nie byłem żadnym ważnym działaczem, politykiem, w ogóle żadnym. Przed wojną byłem rok na uniwersytecie i skończyłem pod podchorążówkę piechoty ze stopniem kaprala. W tym też charakterze brałem udział w kampanii wrześniowej. Teraz to już obojętne. Potem zostałem w kraju. Cała grupa bliższych kolegów zastanawiała się nad wyjściem do naszego wojska, za granicę do Francji i zrealizowała ten zamiar. Byłem też za tym, ale nie umiałem pokonać oporu, próśb błagań rodziców. Zdawało mi się, że nieodwołalnie mnie stracą, jeśli wyjdę. Nie zdawali sobie sprawy, że łatwiej, najmarniej w świecie, strzeznąć tu w obozie. Nie uczestniczyłem w żadnej robocie podziemnej. Mam na myśli jakąś planową i stałą aktywność, bo my 20, 20 paroletni wydawaliśmy się sami sobie Całkiem do tej akcji nieprzygotowani. Urodziliśmy się w Polsce wolnej, przywykliśmy do jawności życia w równej mierze jak do codziennego ubierania się jedzenia itd. Oczywiście nie było bez tego, że się miewało w ręku pisemka czytywało i oddało dalej komunikata, ale była to tylko sporadyczna przypadkowa łączność ze światem podziemnym, żadna polityczna działalność. Zostałem wzięty podczas jednej z ulicznych łapanek letnich roku 1940. W kilkadziesiąt godzin po złapaniu wywieziono nas do święcimia, niedługo przed tym uruchomiono też obóz. Już w czasie siedzenia w warszawskich koszarach w oczekiwaniu na wyjazd, a raczej leżenia, bo okazano nam leżeć na podłodze, wstawać nie było wolno tylko na rozkaz. Dowiedziałem się, że ogromna większość aresztowanych byli to tak samo ludzie, przygodni, przypadkowi. Tak zwany szary człowiek z ulicy, no. Bo taka była ta metoda zgarniania. Właśnie dlatego, że byliśmy tą zbieraniną, warto chyba powiedzieć, że zbieranina potrafi się znakomicie zachować. Proszę sobie wyobrazić, parę tysięcy osób rzuconych do wielkiej hali którym kazano położyć się i leżeć na podłodze, jeden przy drugim, bez ruchu. Gdy ktoś musiał wstać dla załatwienia swej potrzeby naturalnej, unosił się na łokciach, ostrożnie wysuwał rękę i w ten sposób, powiadamiając wartownika, że prosi o pozwolenia przejścia do ubikacji. W pierwszej godzinie, gdy próśb było od razu dużo, gdy ruchy były jeszcze mniej ostrożne i mniej wyuczone, Ludzie z miejsca dostawali po palcach butem, bagnetem, gdy tylko byli blisko brzegu i dopiero po czasie pozwalano im wyjść. Na wzniesieniu znajdującym się w końcu wielkiej hali siedział żołnierz z karabinem maszynowym i w ciągu pierwszej godziny zabawiał się nastawianiem, kierowaniem karabinu na różne odcinki ludzkiej leżącej ciżby. przy czym stroił różne miny. To groźne, to ucieszne. Po tym znudziło mu się i siedział już spokojnie. Ale bicie, uderzanie w twarz, kopniaki trwały stale, gdyż przechadzający się dookoła nas wartujący żołnierze, Niemcy, była to zdaje się policja, uważali to widocznie za niezbędną czynność wychowawczą. Jakże zachowywali się ludzie, Polacy. Zupełnie spokojnie. Nawet w najcięższym okresie pierwszych kilku godzin, kiedy jeszcze warta nie ułożyła sobie żadnego porządku postępowania z tą masą aresztowanych, nie słyszałem ani jednego płaczu, ani jednej poniżającej prośby, żadnego skamlania, nie widziałem żadnego płaszczenia się. Była prawie cisza, bardzo ponura. Odczuwało się ogromne ludzkie przygnębienie. Byliśmy przygotowani na najgorsze, po czegoż mogliśmy się spodziewać. Oczywiście fragmenty przyciszonych rozmów, jakie doszły moich uszu, brzmiały tragicznie. Ludzie chcieli żyć. Mieli w domu żony małe dzieci, starych rodziców. Ale szept tragiczny i ponury, skłopotane westchnienia, zaciśnięte koło twarzy dłonie, i to było wszystko. Cały wyraz zewnętrzny. Zwracanie się do Niemców owszem było jednostkowe, z prośbą o wyjaśnienie, o sprawdzenie dokumentów. W pobliżu leżał jakiś oficer zwolniony z oflagów wskutek ciężkiego inwalidztwa. Miał częściowy bezwład nóg. Zgarnęli go z jakiegoś mieszkania czy lokalu, nie bacząc na urzędowe niemieckie świadectwo zwolnienia. Sądził jednak, tak mówił do nas, że przecież musi to być dla nich miarodajne. Kilka razy uprzednio prosząc o pozwolenie wstania, usiłował przedstawić to swoje świadectwo warcie, a choć za każdym razem dostawał po głowie lub po ręku i nic nie wskurał, ponawiał. Swoją prośbę. Być może, że na tę masę ludzi działał widok karabinu maszynowego i groźba natychmiastowej śmierci, choć spodziewaliśmy się jej wszyscy. Może lęk przed biciem, ale faktem jest, że nie miały miejsca żadne zbiorowe wołania czy błagania o litość, jęki ani szlochy uczucie beznadziejności jakie musiało opanować wszystkich w tych warunkach wyładowywało się w skąpych, powściągliwych, ponurwych słowach no to już po nas jak już tak to nikt nas stąd nie wydobędzie trzeba ginąć i tym podobne ale to przecież było pierwsze krótkie kilkadziesiąt godzin Oświęcim. Tak trudno jest słowami, leżąc w ciepłym łóżku, dać pojęcie o tym, czym jest oświęcim. Pocieszam się, że przecież wyżyje jeszcze i wyjdzie część oświęcimiaków, silniejszych ode mnie i takich, którzy potrafią lepiej wykonać ten nasz obowiązek. Odtworzenia dla Polski, dla przyszłych naszych pokoleń, dla polskich dzieci, tego miejsca bezprzykładnego polskiego męczeństwa. Więc moje pisanie to dopiero początek. Tak właśnie z góry rozgrzeszam siebie, jeśli nie potrafię oddać tu całej grozy o święcimia. Jestem zbyt wymęczony. Wysiedziałem tam 11 miesięcy. Pierwsze wrażenie. Wjazd do obozu. Pociąg, w którym jechaliśmy, podjechał wprost do obozu. Potem w innych wypadkach pociągi zatrzymywały się niekiedy o 2-3 kilometry od tego miejsca i dalej pędzono więźniów na piechotę. Nasz pociąg stał dłużej w Skierniewicach i tam kilku więźniów próbowało uciec. Wszystkich zabito, ale trupy wciągnięto do wagonu i potem pierwsze wyrzucono na teren obozu. Ci więc otwierali niejako nasz wstęp. Nas, żywych, wypędzonych, wyrzuconych z wagonu i towarzyszył temu dziki wrzask straży obozowej i naszej eskorty starych ludzi chorych, niedołężnych bo i takich nie brakło poganiano kopniakami gdy zaś nie dość szybko zwijali się szczutopsami ustawieni w szeregi musieliśmy stać na placu w ciągu sześciu godzin bez ruchu oczekując na przyjęcie nas do obozu Esesmani spacerowali wokoło nas, wyrywali z szeregów twarze, które się im nie podobały, rzucali binokle z nosów, kopali nogami, tłukli kijem i gumą. Było nas na placu przybyłych około dwóch tysięcy. Podczas tych godzin, ciągnących się w nieskończoność, działy się różne rzeczy. Miał do nas przemówienie komendant obozu ostre, chłoszczące, nienawistne. Tłumaczono nam je, a więc że zawiniliśmy. Nie jesteśmy wychowani dla zbiorowości. Tu dopiero przejdziemy należyte szkolenie. Uświadomił nas, że dalszy nasz los zależy tylko od nas samych. Obowiązuje bezwzględna karność, ślepe posłuszeństwo, pracowitość, uczciwość, porządek, czystość. Najdrobniejsze uchybienie nie będzie tolerowane. Zapoznamy się z karami, na jakie sobie zasłużymy. To mniej więcej była treść przemówienia komendanta. Poza tym straż obozowa zabawiała się, jak umiała zależnie od usposobienia i temperamentu, więc strzelali dla postrachów w powietrze, wywoływali z szeregu Żydów, i jeśli który się wysunął, pastwili się nad nim. Udzielali też szczególnej uwagi księżom, nakazując im robić błazeńskie przysiady, tańczyć, ubierać dziwaczne papierowe czapy i tym podobne. Strzeliła też straż kilka razy do starych więźniów, którzy zbliżali się do nas i prosili nas o chleb. Jednego z tych więźniów złapali i przed naszym frontem, gwoli pouczenia nas, dali mu pięćdziesiąt bykowców. Dopiero po wyczerpaniu tych wszystkich pomysłów, nastąpiło wreszcie właściwe przyjęcie do obozu, rejestracja, oddanie własnych rzeczy, strzyżenie włosów na głowie. I całym ciele, prysznic i przebranie się w obozową bieliznę i ociaż. W tej drodze do obozu, w sposobie traktowania nas, bezbronnych ludzi, w konsekwentnym bestialskim sadyzmie Niemców, znajduje pełen wyrasta głębia moralnego upadku, do jakiej doprowadził ten naród duch prusko-hitlerowski. Od wielu dziesiątek lat przecie, a ostatnio lata z pianą na ustach, w jakimś opętańczym szale wmawiano w tylu Niemców, że są pierwszym narodem świata, że od ich szczęścia i dobrobytu zależy przyszłość całego świata, że muszą nad tym światem zapanować, że żaden inny naród nie może się do nich równać, że Dążąc do potęgi mają prawo kroczyć po zgliszczach miast, po trupach ludności innych krajów. Wiemy, że nie Hitler, tylko Bismarck pierwszy wpajał to w świadomość niemieckiego narodu. Nie żaden podoficer, tylko wielki filozof niemiecki Fichte wołał na swych odczytach Jeśli Niemcy nie będą wolne, i potężne. Zginie świat, bo przyszłość świata od nas zależy. No, ale Hitlerowi trzeba pozostawić pełnię zasług, czytaj zbrodni, zupełnego złamania kośćca moralnego w najszerszych kołach Niemców. Kompletnego zdruzgotania wszelkich hamulców moralnych. Najdzikszego, cynicznego wyzwolenia zbrodniczych, zwierzęcych, sadystycznych instynktów. Nie mam tu na myśli Gestapo i SS, które można było rekrutować pośród kryminalistów, zbójców, złodziejów, złoczyńców. I zresztą instytucje te podobno zasłużyły sobie na skrajną nienawiść swych własnych rodaków ale czym innym? Jak zupełnym zdziczeniem, ze zwierzęceniem da się wytłumaczyć fakt, że pierwszy lepszy w mundur odziany Niemiec, żołnierz, policjant czy kolejarz okazuje się zdolnym do tratowania butami, zatłukiwania na śmierć bezbronnych ludzi, często kobiet, starych kobiet, dzieci, zapotrącenie na ulicy, odwrócenie się, nie dość skwapliwą odpowiedź i tym podobne. Nasi polscy sympatycy totalizmu przed wojną nieraz zachwycali się hitlerowskim dorobkiem wychowawczym. Może teraz rzeczywistość ponurej okupacji z tą całą gangreną, jaka się w Niemczech ujawnia, otworzyła oczy tym zaślepionym ludziom. sama nazwa internowanych, schutzhaftling, oznacza, że są to ludzie pozbawieni wolności w trybie ochronnym, zapobiegawczym, izolowani, by nie popełnili przestępstw. W większości nie tylko nie udowodniono popełnionego przestępstwa, ale ze sposobów aresztowania wynika, że większość nie bywa. Ani przesłuchiwana, ani badana. Wśród internowanych przeważa wiek męski, pomiędzy 25 a 45 rokiem. Ale nie brak starców, ponad lat 60 i chłopców nieletnich. Dla tych ostatnich, niżej 18 lat jest odrębny blok i mają tam oni podobno nieco odmienne lepsze warunki parę godzin nauki czy też szkolenia w duchu hitlerowskim nauczanie języka niemieckiego mniej pracy i nie ma bardzo ciężkiej za to zamęczają gimnastyką początkowo obiecywano im po krótkim pobycie w obozie wyjazd do Rzeszy do fabryki gospodarstw Później o tym zamilkło. Zresztą o bloku młodocianych brak szczegółów i brak wszelkiego z nimi kontaktu. Najstraszniejszy jest okres rekrutski, czyli tak zwana kwarantanna. Bo w tym okresie obozowa straż przysposabia nas do obozowego życia, przyucza do naszych obowiązków i do swych wymagań. My zaś jeszcze nic nie wiemy. Nie umiemy poruszać się w ramach tego ładu nie potrafimy przewidzieć nic zapobiec ani się zabezpieczyć jesteśmy w tym okresie tak straszliwie bezradni bo brak nam tego obozowego doświadczenia które później choć życie nie przestaje być męką pozwala jednak jakie takie ochronne przystosowanie na wymijanie się z niektórymi przynajmniej konfliktami starciami Pewną ilością ciosów, a więc jednak cokolwiek nas oszczędza. Poza tym w okresie kwarantanny świeżość doznawanych wrażeń jest tak straszliwa, wrażenia te zaś są tak nieludzkie, że się prawie nie wychodzi ze stanu oszołomienia, pół przytomności no i twarze. Twarze internowanych, współtowarzyszy. Po miesiącach oko się już przyzwyczai, innych twarzy się nie widzi. Dużo umyka już szczegółów naszej uwadze, ale w pierwszych dniach te oczy, oczy więźniów. Zamagazynowano w nich cierpienie, codzienne, nieprzerwane, niewygasające, u niektórych spłoszenie, lęk. Niby jakaś ciągła drgawka, Słabi, mniej odporni, u innych prócz cierpienia, zaciętość. Wytrzymać, nie dać się. Ale każda twarz jest napiętnowana, taka, jakiej się w życiu nie spotyka. Inne ludzkie twarze, a do siebie podobne. W pierwszych tygodniach ja na przykład nie umiałem rozróżniać, rozpoznawać ludzi. Mieszali mi się ze sobą, jakoś łączyli, zdawali się bezosobowi. Nawet Jacka, z którym dzieliłem sienniki, bardzo się zaprzyjaźniłem, potrafiłem po dwóch tygodniach jeszcze zagabnąć niby kogo innego obcego. Zdarzyło się tak raz i dwa, a za trzecim razem było to podczas wydawania obiadu. Jacek przytrzymał mnie za przegub ręki i powiedział ostro Ty, żebyś uważał na siebie, brachu Nie chcesz być fioł Bo z tym twoim myleniem ludzi to niedobrze To nerwy, bierz się w garść Ale Jacek to był bardzo mocny chłopak, odporna, zdrowa natura Nie żyje już dawno, zabili go Zginął mniej więcej w kwartał po moim i własnym przybyciu. Powracam do okresu kwarantanny. Bicie, mój Boże, bicie nieustające, w każdej chwili, powszechne, wszystkich i każdego. To oczywiście było najstraszniejsze. Nowe i dzikie. I potem w dalszych miesiącach bicie nie znikało ani na jeden dzień. Biła straż niemiecka, bili kapowie i Niemcy, i nie Niemcy. Bijali ciężko, bijali starsi sztup i bloków. O wstydzie czasem Polacy. Ale po pewnym czasie każdy z nas potrafił już Rozpoznać się w pewnych sekretach, odmianach, prawach tego bestialskiego obtłukiwania ludzi. Rozpoznawaliśmy i znaliśmy już bijących, wiedzieliśmy, który z nich jak bije. Trzeba powiedzieć, jak lubi bić kiedy bije, z jakiego powodu, w jakich okolicznościach. I tym podobne. Bicie więźniów układało się już w jakieś ramy. Coś bywało do przewidzenia, jeśli nie zdarzyły się nowe, nieprzewidziane okoliczności. Podczas gdy w okresie rekrutskim wszystko to razem zlewało się w jakąś potworną ciągłość bicia, chlastania po policzkach, kopania butami, i czułem się bity bodaj wtedy też, kiedy mój policzek nie został jednak zaczepiony. Bity, bo tuż obok mnie albo przez jednego chlastano kogoś po twarzy. Bity, bo w każdej sekundzie mogło mnie to spotkać, i w istocie często spotykało. Zdawało mi się nawet, że wpadam pod tym względem w histerię, i spytałem Jacka dla samej kontroli czy w nim, aby też się tak odzywa to bicie innych obok, w naszej obecności. Nawiązując do jego uwag, powiedziałem, że nie chciałbym tu zwariować. Rozmawialiśmy późno wieczorem w tych skąpych, krótkich chwilach, kiedy mogliśmy być sami po zamknięciu nas na noc. Większość naszych kolegów spała już kamiennym snem. Jacek usiadł na sienniku. Temat ten go poruszył. Nie, to nie fioł. Odparł żywo. To coś takiego jest. Ja na przykład, jak wczoraj temu starszemu tak nawalili po twarzy z obydwóch stron po kilka razy. To wiesz co czułem? Tak jakoś musiałem zacisnąć szczęki, że potem czuję... Nie mogę rozewrzeć. Jakiś skurcz, tak jakby lodem, mrozem mi to zwarło. A przecie biedak stary daleko stał od nas i nie widać było, żeby Niemiec chciał dalej po wszystkich nas iść. To więc było właśnie to, co ty mówisz. Rozmawiałem też potem z innymi kolegami o okresie rekrutskim. Ogólny pogląd na szczególną udrękę tego okresu streszczał się zawsze do tych samych myśli. Nic nie wiadomo i bez przerwy bicie. Poza tym jeszcze inna dotkliwa udręka. W okresie kwarantanny nie chodzimy do pracy, a tymczasem jest to właśnie okres, w którym się chce osiągnąć ułożenie nas we właściwej obozowej formie. To też tu doznajemy w pełnym zakresie klasycznej męczarni obozów koncentracyjnych. Tak zwanych ćwiczeń gimnastycznych. W innych okresach, gdy brak pracy, SS lubi stosować również gimnastyczne ćwiczenia. Jest to rzecz niebywale męcząca i udręczająca ze względu na liczbę tych ćwiczeń, mnogość godzin im oddawanych i tempo ruchów. Jest to więc niekończące się padni, powstań tak zwana żabka czyli skakanie w przysiadzie. Tarzanie się po ziemi, chodzenie w kółko i tym podobne. Oczywiście każdy ruch mniej zwinny i mniej zręczny powoduje bicie i katowanie. Ludzie często umierali, nocami. Właściwie było to zjawisko tak codzienne, że utarło się już stereotypowe pytanie SS-ów przy wejściu ilu zmarłych. Przecież w obozie umierało co dnia 10, 20 i więcej ludzi, nie licząc wypadków, gdy po karnych apelach na mrozie umierało w nocy, następnego dnia 40, 60 i więcej. Wgłębiłem się już w szczegóły obozowego życia, zapominając, że trzeba naprzód dać pojęcie o tym, jak wygląda obóz w Oświęcimiu. Jest on wzorowany na dawniejszych wielkich niemieckich obozach koncentracyjnych. Jakkolwiek budynki nie były tu specjalnie budowane, tylko wykorzystano koszary wojskowe dawne austriackie, składające się z kilku murowanych piętrowych budynków. Rozległy teren ogrodzono wysokimi ogrodzeniami z drutu kolczastego, nad którym przechodzi drut przewodzący prąd elektryczny o wysokim napięciu. Za ogrodzeniami wznoszą się drewniane wieżyczki z ustawionymi na nich karabinami maszynowymi i obsadą żołnierską. W nocy warta obowiązana jest do nieustannego czuwania nad terenem obozu i jego okolic za pomocą reflektorów świetlnych, macających ziemię, celem udaremnienia wszelkiej próby ucieczki. W założeniu obóz musi stanowić całość w sobie zamkniętą. Prócz pomieszczeń dla internowanych znajdują się tu pomieszczenia dla straży, SS-manów, kancelaria, izba chorych, szpital, skład, magazyny gospodarcze, warsztaty naprawkarskie i budynek krematorium. W oświęciłniu jest poza tym własny ogród warzywny i gospodarstwo rolne. Mieszkania więźniów dzielą się na tak tzw. bloki. Każde piętro stanowi blok osobny, każdy blok dzieli się na sztuby, izby. W barakach specjalnie budowanych, jak w Niemczech, blok ma wspólne urządzenia umywalniane i klozety dla swoich sztub. Sztuba zaś składa się też z dwóch pomieszczeń, sypialni i jadalni, względnie pokoju towarzyskiego. W sypialniach są łóżka w piętrowych kondygnacjach, w jadalniach stoły i ławy oraz szafki na rzeczy więźniów, jedna na trzech. To wszystko jednak nie stosuje się do święcimia, gdzie mieszkamy w dawnych koszarach i bloki są pozbawione urządzeń umywalnianych. Śpi się najczęściej na siennikach i nie ma żadnych szafek dla więźniów. Niestety nie mogę opisać wszystkiego, jak należy, po porządku, tak jakbym chciał, żeby odtworzyć wiernie wszystkie szczegóły tego życia. Brak mi sił. Leżę w łóżku, żywią mnie, leczą szpryca przez cały dzień w robocie, glukoza, strychnina czy kamfora. Już nie rozróżniam, ale wiem, że gwałtownie pchają we mnie środki na sercowe. Ale z tego, co słyszałem i wyrozumiałem, główną moją niedomogą z obozu jest oprócz wielkiego wyczerpania organizmu Stłuczona czy też uszkodzona przez uderzenia nerka. To powoduje bóle, słabość, roztrój różnych czynności organizmu. Z tej strony, jak widać, zagraża mi największe niebezpieczeństwo. Stan mój uniemożliwia wydanie największego wysiłku, wysiłku systematycznego, ciągłego. Zabieram się do pisania, a tu słabość. Ciemno w oczach. Ołówek wysuwa się z ręki. Odkładam pisanie, zabiera mi to matka, pochylając się nade mną stroską, badając puls. No dobrze odpocznę. Będę spał. Później wzmocnię się po obiedzie więcej napiszę. No i tak rwie mi się to pisanie przez cały dzień, dlatego też z konieczności zapisy moje są nieco chaotyczne. Tyle i tak opiszę, na ile będzie mnie stać. Powracam jeszcze do spania, gdyż w nocy tają się różne udręki. To nie dotyczy już tylko okresu kwarantanny i o święci nie jest z nim związane, tylko zależy od stopnia przepełnienia obozu. Otóż przez rok bez mała, który tam wysiedziałem zdaje się w ciągu pięciu miesięcy, tylko posiadałem swój siennik do własnego rozporządzania jest to rzecz bardzo zasadnicza bo w warunkach życia obozowego wielkiego napięcia i niszczenia nerwów samotność na wąskim choćby terenie posłania jest kardynalnym warunkiem wypoczynku kiedy zaś nawiozą dużo więźniów i następuje przepełnienie w sztubach ponad 200 do 250 osób w sztubie wtedy sypiamy na we dwójkę dla ludzi bardzo nerwowych, przez to sam sen bywa przekreślony lub też ucięty do kilku zaledwie godzin w ciągu nocy. Nie zaliczałem się bynajmniej przed tym do osobników szczególnie nerwowych, ale sam doświadczyłem ciężko tej udręki, bo partner na przykład kręci się, nie może się ułożyć, albo znów inny chrapie tak przez sen, że niepodobna usnąć, inny znów ma szczególny sen, wybucha wciąż gadaniem, zrywa się, nagle siada. No i ściąga też koce, którymi się wspólnie na tym silniku przykrywamy. Jeszcze gorzej się robi wraz z chłodami, zimną jesienią, pluchą. Wszyscy niemal w pierwszym dniu chłodu przeziębiamy się, bo aż do mrozów prawie jesteśmy boso i w drelichach, a nawet później, gdy zezwalano nam dosyłanie ciepłych rzeczy na zachowanie własnego obuwia, mało kto miał możliwość zabezpieczyć się od zaziębienia, przemarznięcia i chorób. Otóż powszechną, nagminną chorobą były rozstroje pęcherza i żołądka. Niezależnie od choroby, wielka ilość płynów w pożywieniu i częste dawanie ziółek o własnościach moczopędnych na kolacje powodują niezwykłe ożywienie pracy pęcherza. Nocny ruch z sienników między siennikami do ubikacji to były istne pielgrzymki trwające właściwie przez całą noc. Jeśli twój partner potrzebował wstawać w nocy, budziłeś się, nawet nie mogłeś kląć, bo cóż miał biedak robić. Zresztą gorzej było, jeśli który nie wstawał, a miał pęcherz tak zaziębiony czy chory, że nie kontrolował już oddawania moczu. Potrafił nie budząc się nawet, jak małe dziecko, zalewać wspólny siennik. Na tym tle w każdej sztubie bywały najostrzejsze wymyślania, kłótnie bójki, bo nie zawsze przecie poszkodowany partner rozumiał, że taka przykrość jest wynikiem choroby. Ja to rozumiałem, ale gdy mi się zdarzało kilkanaście razy doświadczyć, tego osobiście przyznaję, że zaciskałem zęby z niezrozumiałej wściekłości nieodczuwanej mimo wszystko do tego biednego człowieka. Ale sen już w każdym bądź razie był stracony, bo trzeba było jakoś manipulować nieszczęsnym siennikiem, obracać go i tym podobne. A poza tym człowiek przewidywał już poranne następstwa tego faktu, gdy podczas sprzątania sienników wpadnie na to kontrola. Trzeba było. Przemyśliwać sposoby zabezpieczania siebie i nieszczęśliwca odbicia i kary za mokry siennik. Ktoś na wolności nieznający obozu, może sobie myśleć, że to są przecie drobnostki. Ale my tam w Obozie wiemy, że wraz z nastaniem chłodów, gdy jeszcze na domiar złego przyjdzie natłok ludzi i wypadnie z kim dzielić łoże, to drobnostki wyrastają do rozmiarów dotkliwej męczarni. Bo człowiek, zamęczony gorzej od najgorszego pociągowego zwierzęcia, potrzebuje koniecznie jak każde zwierzę, choć kilku godzin zapomnienia i odpoczynku we śnie. Należy teraz powiedzieć parę słów o naszym rozkładzie dnia w obozie. Wstaje się rozmaicie, latem bardzo wcześnie, o godzinie czwartej już budzą, w zimie około szóstej. Zaraz po wstaniu trzeba sprzątnąć posłanie, dyżurni sprzątają izbę, reszta idzie się myć, potem ubiera i dostajemy śniadanie. Kawę przynoszą do bloków z kuchni w kotłach. Po śniadaniu, a więc między piątą a siódmą, zależnie od pory roku, zbiórka przed blokiem, wymarsz na plac apelu, apel, trwający zasadniczo pół godziny. Po apelu formowanie kolumn roboczych, wymarsz do pracy. Przygrywa nam do tego orkiestra złożona z więźniów, która trwa od godziny 7, 8 do 11, 12. Powrót na obiad przed obiadem, apel, pół godziny. Znowu praca od 13 do 17, osiemnastej. W zimie praca trwa około 8, 9 godzin, w lecie 9, 10 godzin dziennie. Powrót do obozu, apel, pół godziny, kolacja i spanie. W lecie musimy iść spać o godzinie 20:30, w zimie wcześniej o 19:45. Schorzenia internowanych są bardzo różne. W związku z ogromną ilością wszy powstają choroby skórne, jak na przykład wszawica. Bardzo rozpowszechnione i bardzo udzielające się są świeżp, wrzody, ropnie. Wywiązują się flegmony na tle osłabienia organizmu i zanieczyszczenia nawet małych ran. Niesłychanie rozpowszechniona jest biegunka i to biegunka krwawa, a zwłaszcza latem. Powoduje ją zła woda do picia i wyjadanie brudnych obierzyn od kartofli. Częstym też jest szczególny rodzaj biegunki na tle nerwowym sprawia to, że żołądek nie potrafi utrzymać pokarmu ponad kilka minut. Nagminnie też. Szerzą się w obozie choroby wynikające z przeziębienia, skutek wystawania na apelach, mycia się bez koszuli na dworze, lichej odzieży i wszelkie choroby płucne. Zwłaszcza młodych dziesiątkuje gruźlica, chorują też i na tyfus plamisty. Prócz wrzodów wynikających ze złej przemiany materii, rozpowszechnione są liczne owrzodzenia na skutek ran odbicia, wrzody na głowie. Pozbawionej często nakrycia, no i bardzo też liczne bywają w zimie odmrożenia. Ponieważ w oświęcim, jak w ogóle w obozie jest lekarz, sanitariusze, izba chorych, szpital, mogą też powstawać na tym tle złudzenia oczywiście tylko poza granicami obozu. Otóż trzeba to z naciskiem podkreślić że żadna opieka lekarska tu nie istnieje. Wszystko jest tylko nikczemną komedią urągającą ludzkiemu cierpieniu. Prawdopodobnie w pojęciu medycyny nieobozowej cały obóz potrzebował leczenia. Tymczasem pojemność wszystkich budynków szpitalnych była obliczona na liczbę maksimum do 3000 osób. Jeżeli więc porównać do ogólnej liczby w listopadzie, grudniu 1940 roku, Stanowiło to zaledwie około 30% całego stanu liczebnego więźniów. Przede wszystkim bardzo trudno jest dostać się do lekarza, bo wszelkie władze blokowe i szpitalne stoją z reguły temu na przeszkodzie. Wolno też udać się do lekarza dopiero wtedy, gdy ma się ponad 38 stopni gorączki. Nie stosują żadnych lekarstw prócz aspiryny i środków opatrunkowych, Bandaże papierowe. Opatrunki robią sanitariusze, mianowani spośród więźniów. Ulegają oni łatwo demoralizacji, lekceważąc chorych i rannych, wysługując się Niemcom i drżąco o swoje żebracze przywileje. Opatrują więc we trzech lub w czterech w ciągu jednej, dwóch godzin, niekiedy do pięciuset więźniów, traktując ich przy tym jak bydło. Oczywiście lekarz i jego pomocnicy to już Polacy. Również maltretują więźniów. Trudno jest dostać się do izby chorych, gdzie zresztą brud i warunki życia, analogiczne do ogólnych obozowych, tyle tylko, że nie zmuszają do ćwiczeń i pracy, nie zrywają do apelu. Ale jeśli chory, któremu nie udało się trafić do izby chorych, uzyska jednak zwolnienie od pracy. Najłatwiejsze do uzyskania jest betrurę, pozwolenie leżenia w łóżku na sienniku. To wstawanie na apel obowiązuje go w dalszym ciągu, niezależnie od stanu zdrowia i pogody. Najtrudniej jest trafić do szpitala, zajmującego cały blok, gdzie dopiero jest czysto. Zdaje się, powszechną jest skarga wypuszczonych z obozu na głód – Jaki tam doświadczali? W ogóle na jedzenie. Można to tak ująć ogólnie, że młodzi bardzo głodują, a starsi prawie wcale. Tam bardzo jaskrawo występuje, jak przy schyłku życia organizm ludzki potrzebuje już mało godzin snu i mało pożywienia. My zaś młodzi straszliwie głodujemy, umieramy tam z wyczerpania na skutek stałego niedojadania no i potrzebujemy swoich siedmiu godzin snu. Jedzenie dostajemy w obozie trzy razy. Rano, zależnie od pory wstania, latem wcześniej, zimą później o 5, 6. Czarną zbożową kawę, czasem posłodzoną, i do tego wolno sobie zjeść część chleba, który wydają nam na cały dzień. 300 gram na osobę. Do obiadu, który jest w południe, zasadniczo chleba już jeść nie wolno, a zresztą każdy musi zostawić sobie chleb do kolacji. Na obiad bywa zawsze zupa lepsza lub gorsza taka więzienna ale podobno nie gorsza na przykład od zupy z pawiaka są tam różne jarzyny czasem brukiew kapusta fasola zawsze kartofle ale nie gęsto po parę kartofli na więźnia czasem kasza Okresami zupy te bywają lepsze trochę tłustsze lepiej okraszone ale zdarzają się długie okresy, w których zupy są takie chude i jałowe, że menaszka daje się opłukać do czysta zimną wodą. Na kolację około godziny siódmej do chleba otrzymujemy kawę, czasem znowu zupę. Bywają zaś takie tygodnie, że wydają nam raz, dwa razy w tygodniu po kostce margaryny lub po parę plasterków kiełbasy do chleba. Powiedziałem już... Iż ilość płynów w pożywieniu jest duża. Istotnie rano i wieczorem po 3 czwarte litra kawy, herbaty ziołowej, zupy lub kawy wieczornej. Na obiad 1 litr zupy daje to więc 2,5 litra dziennie, a niekiedy można jeszcze otrzymać dolewkę. Żywienie więźniów okresowo polepsza się i pogarsza w czasie mego pobytu. Było też kilka takich zmian. Czasami pogarszało się o tyle, że więźniowie wyjadali z pomyj obierki. Na wiosnę 1941 roku zwiększono nam dzienną rację chleba do 500 gram na osobę. I do śniadania zaczęli wydawać podobnie jak do kolacji po trochę marmelady, margaryn lub, lub tym podobnych. Uwzględniając jednak wszelkie polepszenia, trzeba stwierdzić, że żywienie to jest niewystarczające. Wskutek braku tłuszczów, pozbawione własności odżywczych, powoduje wyczerpanie złośliwą anemię szkorbut. Mówiąc o jedzeniu, można jeszcze dodać, że czasem zaczynają nam dużo dawać kartofli w zupie, lub dużo brukwi i kapusty. Zachodzi to wtedy, gdy się na składzie jakiś produkt żywnościowy psuje. Kartofle w zupie bywają zasadniczo bez łupin, ale zdarzało się też, że otrzymywaliśmy je w łupinach. To już nie wiem, od czego zależy. Może czasem tych kartoflanych skrobaczy popędza się do innej pracy, nie zdążą obskrobać ostatecznej ilości kartofli i reszta kucharzy wrzuca do kotła w łupinach. Czy ma się tam przejmować? Zresztą łupiny, obierki, kartoflane nie są tam u nas bynajmniej w pogardzie, z głodu. Jak już wspomniałem, młodzież często wyjadała obierki i podobne odpadki od obiadów na surowo, nadto wybierając je ze śmietnika. To chyba jest już ostatecznym świadectwem, jak strasznie głodują tam nasi młodzi chłopcy. Dobrą ilustracją wygłodzenia internowanych może być i taki fakt. Jeden z kapów widocznie człowiek przyzwoity Wystarał się na własną rękę o dodatkowy kocioł kaszy i śmiejąc się rozdzielał tę kaszę między swych podkomendnych. Gdy jednak dookoła kotła zaczął się tworzyć wielki tłok i tłoczący się ludzie nie utrafiali z podsuwaniem menaszek, kapo ją, zaśmiewając się jeszcze lepiej, wyrzucać kaszę łyżką na głowy, ręce więźniów i wprost na ziemię. Okropnie przykry był widok ludzi zlizujących te kasze z własnej odzieży lub zbierających ją też z ziemi, pomieszaną z piaskiem. Zrozumiałem, patrząc na to, że u wielu ludzi głód, a może nawet niedosłowny głód, tylko niedosyt, wytwarza stany, w których przestają działać wszelkie hamulce, wstydu, godności, wreszcie rozsądku. Miarą wygłodzenia ogólnego może być i to, że powszechnym marzeniem i pragnieniem więźniów jest najeść się. Marzenie oczywiście nieosiągalne w obozie. Realizacja zaś jego na wolności przyprawiała podobno niejednego z oświęcniaków o dodatkową, przewlekłą chorobę. Wyposzczony i wygłodzony żołądek nie potrafi trawić normalnej, lepszej, tłustszej strawy. Temat jedzenie wypełnia też 90% wszystkich rozmów między więźniami w obozie. Muszę jeszcze dodać, że zasadniczo zezwala się nam na dokupowanie sobie żywności w obozowej kantynie, ale prawie nic żywnościowego nie ma w tej kantynie. Są za to inne rzeczy, i proszę mnie nie posądzać o jakieś dowcipy czy żarty. Wolno kupić sobie w kantynie puder. Krem do twarzy i rąk, wodę kolońską i podobne przedmioty toaletowe. Mycie. O tym trzeba napisać. Właściwie po zaletnim czasem każdy z nas stara się wymigać od mycia, gdyż myć się trzeba na dworze, przy pompie, przy czym obowiązkowo do pasa się obnażyć. Można sobie zaoszczędzić mycia, bo z natury rzeczy przy tej Pompie, jest wielki tłok, są tylko dwie pompy na obóz, a nikt specjalnie nie kontroluje, czy aby istotnie wszyscy się myją. Wyskakuje się więc do połowy na chwilę, pokręci i wraca do sztuby. Warto też dodać, że mydła nam nie wydają. Właściwie gdy chodzi o ścisłość, to mydło wydawali bardzo rzadko i w ilości całkiem niewystarczającej. Po dwa, trzy kawałki na dwadzieścia kilka osób. Oprócz chłodu wielu odstręcza od mycia kwestia wspólnych ręczników, bo oczywiście tą drogą od razu wcieramy sobie i to najdokuczliwsze choróbska. Przecie do święciemia przychodzą ludzie chorzy, z różnymi wysypkami, świeżbą, chorzy na oczy jak liczni i tym podobni, nie mówiąc już o zagruźliczonych. Względnie inni zachorowują na miejscu też poprzez ręcznik. Czystość nasza, rzecz jasna, jest z miejsca nierówna, bo nie brak brudasów i na wolności i plagę obozówszy, niektórzy przynoszą na sobie z wolnego życia. Natomiast w warunkach obozowych wszy rozmnażają się znakomicie. Chyba żaden z internowanych w mój nie potrafi się od tego ustrzec, skoro mycie odbywa się, jak pisałem, kąpiel jest bardzo rzadka, raz na kilka tygodni. Zmiana bielizny również rzadka. Trzy obsiadają nas w nieprawdopodobnych ilościach. Niektórzy koledzy zdobywali się na tyle humoru, że liczyli zapijane na sobie wszy w ciągu dnia. Bywało też kilkadziesiąt, niektórzy zaś naliczali nawet paręset. Choć to się może wydawać nieprawdopodobne. Z czystością łączy się sprawa odzieży. Kiedyśmy zjechali na jesień wkrótce po założeniu obozu. Odebrano nam wszystkie własne i obuwie też. Ubrano w letnie drelichy, pozostawiono boso. Potem, w zimie, po masowych zgonach, wydano drewniane trepy i częściowo zwrócono własne obuwie. Na wiosnę, zaś roku 1941, zmieniło się pod tym względem. Jeszcze w maju wolno było zachować obuwie. Początkowo odzież nasza składała się z koszuli i drelichowego garnituru, kurtki i spodni. Kalesonów nie mieliśmy. Dopiero w zimie, podczas wielkich mrozów, pozamieniano drelichy na cieplejsze, stare wojskowe odzieże. Części wydano nawet płaszcze. Okresowo pozwalano później na dosyłanie ciepłych rzeczy, ale to było trudne i mało kto to osiągał. Nie wszyscy otrzymywali wysyłane im rzeczy. Trzeba zaznaczyć, że zasadniczo obozowy strój więzienny jest pasiasty w celu utrudnienia ucieczki z obozu. Letnie ubrania w pasy granatowe i białe, zimowe granatowe i szare. Z tegoż materiału są i czapki, i płaszcze, o ile są. Letnie ubrania są z drelichua, służą często do listopada. Zimowe z materiału przedstawiającego mieszaninę bawełny z pokrzywą więc nie dające ciepła. Bluzy obozowe są zrobione krojem piżamy. Okresowo, zwłaszcza w początku lub też gdy wielki natłok więźniów powodował brak ubrania, wydawano więźniom odzież dawną, wojskową, nadto malowaną w czerwone i czarne pasy. Odzienia te przechodzą z więźnia na więźnia. Nie są w ogóle wcale dopasowane. Zdarza się też, że z pobudek sadystycznych ludziom tęgim i rosłym daje się spodnie sięgające do półłytki, kurtki nie mogące się zapiąć i tym podobne. Wszystko to jest brudne, podarte, połatane. Jednak największym umartwieniem więźniów, gdy idzie o te kwestie, jest sprawa obuwia. W okresach chodzenia boso nogi kaleczą się od ostrego szutru, jakim jest wysypany teren obozowy. Często zdarzają się rany na nogach od tyłu odkopnięć butem Potem, gdy wydają obuwie drewniane lub skurkowane dawne żołnierskie bywa to również obuwie wcale niedopasowane bardzo często ciasne o przyszwach wpijających się w rany więźniowie zmuszeni do całodziennego chodzenia, ćwiczeń i pracy cierpią na ogół dotkliwie z powodu obtarcia nóg, ran i bólu są ludzie, którzy całymi miesiącami nie mogą wygoić nóg, jakkolwiek wstają wcześniej od innych, pracowicie okładają ranki szmatami, chronią je od bezpośredniego zetknięcia z butem. Oczywiście na złe gojenie ran wpływa złe żywienie, i tak w kółko. Praca Wiem, że bardzo ważne jest napisać porządnie o pracy internowanych, przy której i w związku z którą umarło i umiera tylu ludzi. Nie trzeba tego rozumieć, że sama praca jako taka zabijała ludzi. Zwłaszcza dla ludzi zdrowych i przyzwyczajonych do fizycznego wysiłku, tak ciężkiej pracy w obozie nie było. Powiedziałem zresztą, że umierają ludzie przy pracy i w związku z pracą i to jest ścisłe. Bo zabija nie sama praca, a praca w związku ze złym odżywianiem, przeziębieniami się itd. Właściwie w okresie kwarantanny, gdy nas jeszcze nie dopuszczają do żadnej pracy, wszyscy się do niej wyrywamy, bo wydaje się, że skróci to nieograniczony czas pobytu w tej przeklętej kaźni, oderwie myśl, stworzy jakąś ulgę. Zwłaszcza silni, dobrze zbudowani, rozrośnięci mężczyźni o wyrobionej muskulaturze, przyzwyczajeni do ciężkiej pracy fizycznej, upatrują w tej pracy sposób umożliwienia sobie przetrwania w obozie. Ale te oczekiwania i nadzieje zazwyczaj kończą się z wielkim rozczarowaniem, gdyż praca, jak wszystko w obozie koncentracyjnym, najeżona jest najprzeróżniejszymi szykanami. Udręczeniami i nieraz po prostu męczeństwem. Właściwie zasadniczym przekleństwem tu jest, że praca nasza, niezależnie od rodzaju, odbywa się pod kontrolą specjalnych dozorców, mianowanych spośród więźniów i noszących szczególny tytuł: kapo. Czytać: kapo z włoska głowa. Tytuł ten przywędrował tu z niemieckich, a zapewne i włoskich, obozów koncentracyjnych, bo zdaje się, Włosi przodowali w tym ohydnym wynalazku. W mojej sztubie był człowiek, który przed Oświęcimiem zdążył już być w jednym z niemieckich obozów koncentracyjnych. Jego też opowiadaniom zawdzięczam pewną możliwość porównania. Otóż w Oświęcimiu, tak jak i w niemieckich obozach koncentracyjnych we właściwej Rzeszy, Urząd KAPO obejmują zasadniczo Niemcy. Tu muszę nadmienić, że w Oświęcimiu początkowo byliśmy sami chyba Polacy. Po pół roku mniej więcej przywieziono Niemców, więźniów i tych umieszczono w odrębnym bloku. Wśród nas zaś siadywali i dzielili nasz los tak zwani Volksdeutsche. Jeśli ich tu za jakie winy zesłano. Niemcy internowani nie wychodzili do pracy. Kolega, który znał obóz w Niemczech, opowiadał, że tam SS gnębiła Niemców nie mniej jak Polaków. Tu u nas w Oświęcimiu ze zrozumiałych względów SS-mani nie mogli sobie na to pozwolić. W niemieckich obozach obowiązki starszyzny pełnią podobno często polityczni. W Oświęcimiu urząd kapów powierzono przeważnie Niemcom kryminalistom. Rozróżnia się to według koloru trójkątów naszywanych na ubraniu więźniów. Polityczni i my, wszyscy Polacy, mamy czerwone trójkąty. Godność zastępcy kapo zwanego unterkapo powierzono w miu Polakom. Taki unterkapo ma pod sobą 20 więźniów, podczas gdy kapo około 100 wybierają oczywiście ludzi dobrze władających językiem niemieckim a więc z natury rzeczy trafiali się tu Ślązacy stąd może pochodzi że zwalniani z oświęcimia często mówią o złym zachowaniu się więźniów ze Śląska a raczej niesłusznie uogólniają fakty jednostkowych podłych i niegodnych czynów Polaków tej dzielnicy przy przez dłuższy czas do oświęcimia przywożono tylko Polaków ze Śląska i z tak zwanej generalnej gubernii. Z Pomorza i Poznania nie widać było ludzi, wysyłali ich w głąb Rzeszy. Jeśli zaś chodzi o Ślązaków, to na przykład ja na jesieni roku 1940, zastałem na stanowiskach Kapo lub może zastępców, Ludzi ze Śląska, jak się zdaje, wybranych spośród więźniów kryminalnych z tej dzielnicy. Potem zaś mianowano już spośród ogółu więźniów, gdy się który wydał odpowiedni. Trzeba zrozumieć, jaką tu rolę odgrywa znajomość języka niemieckiego. Ja sam po niemiecku prawie nic nie rozumiem, dopiero w święci miu nauczyłem się znaczenia kilkunastu, paru dziesiątków wciąż powtarzanych wyrazów. Mogę więc z własnego doświadczenia stwierdzić, to się pokrywa z opinią wielu więźniów, w tym samym co ja położeniu, że znajomość tego języka dzieli nas od razu jakby murem od naszych oprawców, od ss Zapewne, że łatwiej i prędzej w złości, zatłuchą na śmierć człowieka, który nie rozumie rozkazu, nie potrafi odpowiedzieć i tym podobne. Ale ileż rzeczy oszczędzona nam jest, gdy nie rozumiemy powodzi słów w tych strętnych, gardłowych wrzaskach. W iluż wypadkach, gdy musi iść ten znający język, my, masa pozbawiona tej znajomości, pozostajemy na miejscu. Natomiast Ślązacy lub też w ogóle ludzie z zachodnich dzielnic, poprzez sam fakt mówienia po niemiecku, od razu wyodrębniają się jakby z tłumu. Uzyskują bezpośredni dostęp do władzy i choćby byli najprzyzwoitszymi Polakami, stają się jakimś ogniwem pośredniczącym między niemiecką władzą obozową a nami Polakami więźniami. To samo co do kapów stosuje się również do więźniów mianowanych starszymi sztub i bloków, dalej pisarzami lub sekretarzami bloków. Oczywiście zawsze są to tylko ludzie dobrze mówiący po niemiecku. Podobnie jak Unterkapowie, starszyzna sztub i bloków otrzymuje z rąk Niemców swój urząd, swoje funkcje. Muszą się wykazać należytą sprawnością, gdyż sami są więźniami i każdy z nich, gdy się nie podoba SS-manowi, otrzymuje nie gorzej od nas w twarz kopniaka butem. Może podlegać karze chłosty. Słupka i tym podobne. Więc boi się, unika, wysługuje się władzy. Poza tym z tytułu starszeństwa i kapowstwa mają ci ludzie pewne przywileje, na przykład dowolne porcje zupy, chleba, lepsze posłanie, bo ja wiem, co jeszcze bywa. I to też nie do pogardzenia. Nie brak też zapewne i takich obliczeń, że jeśli się dobrze zasłuży, może. Uzyskać łatwiej zwolnienie. To są te wszystkie okoliczności, które sprawiają, że starszyzna z więźniów i kapowie, szybko się demoralizują, więc męczą więźniów wymaganiami nadmiernego wysiłku. Biją, wnoszą niekiedy sami o przedstawienie więźnia do kary protokularnej. O karach w lepszej chwili będę pisał szczegółowo. Rodzaje pracy są różne. Najlżejsza i najbardziej pożądana jest praca w kuchni: obieranie kartofli, zmywanie kuchennych naczyń. Swoje menażki i kubki więźniowie sami zmywają. Osobiście nie pracowałem w kuchni. Nie upiekło mi się. To zależy od przypadku. Za czasu mego pobytu tam jeden więzień od początku do końca trwał przy tej pracy. Inni zmieniali się. Wszyscy oczywiście te prace raczej chwalili. Praca w ciepłym pomieszczeniu, w dużej mierze siedząca. Od wielu kartoflarzy słyszałem, że i kapowie kuchenni na ogół bywali znośni. Jeden tak mi to tłumaczył: Wiesz, w cieple to żarcie sobie paruje, a chce to w każdej chwili coś wsunie, to jemu i na złość się nie zbiera. Dobre to jest wyjaśnienie. Inne prace, niekoniecznie wszystkie ciężkie, ale też często zabijające swoją bezmyślnością. Zresztą poganianie, ciągłe bicie, śrubowanie wysiłku, nastawianie kapów, natresowanie więźniów, na obrzydzenie im życia wszystko to sprawia, że właściwie każda praca jest nieznośna, zwłaszcza, że do pracy wyganiają nas w każdą pogodę: deszcz, śnieg, chłód. Najcięższe oczywiście są prace budowlane, zresztą sprowadzające się dla nas raczej do gromadzenia, ściągania, noszenia materiałów budowlanych dla zamierzonej w okolicy niemieckiej fabryki lub innych budynków. Materiały budowlane są ciężkie i bez żadnej miary bywają ładowane na człowieka. Warto tu nadmienić, że jeśli praca ta wypadnie więźniom, będącym w kompanii karnej, muszą ją nadto wykonywać biegiem. A w ogóle poganianie tempa przy tej lub innej pracy zależy przecież od widzimisię, humoru, temperamentu i tym podobne dozorcy. Tu naprawdę nieszczęśliwi są i gęsto składają swe życie ludzie słabsi, starsi, a również i zgoła nie nieprzyzwyczajeni do żadnej fizycznej pracy. Niezręczność niesprawność fizyczna biednych naszych uczonych, profesorów, księży, adwokatów, Wyprawia ich w obozie o niesłychane codzienne męczeństwo. Bo u młodych zwierzaków niemieckich, którym cały intelekt wegnano w mięśnie nóg i rąk, każdy niezręczny, niezaradny ruch więźnia, każde potknięcie budzi nieopisany szał wściekłości. Bardzo często zabijają w takim wypadku na miejscu lub też stłuką tak, że człowiek musi w najkrótszym czasie życie skończyć. Widziałem raz sam z daleka jak biegł z cegłami starszy, chudy wysoki więzień. Zdaje się, że był inżynierem. Zresztą nie wyglądał wcale na niedołężnego, ale zdarzyło mu się poślizgnąć w biegu i upadł, rozsypując cegły. Esesman dopadł go z błyskawiczną szybkością leżącego i uderzeniem buta w skroń zapił go na miejscu. Takich wypadków zdarza się bez liku. Do najcięższych prac należy też tak zwane wałowanie terenu. Do walca, za pomocą którego się to wykonywa, zaprzęgani są z przodu więźniowie. Na walcu przytwierdzony jest rodzaj siedzenia, na którym siedzi kapo, dozorujący tej pracy. Teren obozu podlegający wałowaniu Wysypany jest, jak już wspomniałem, bardzo ostrym żwirem, szutrem. Chodzi o ugniecenie tego szutru. Przy tej pracy więźniowie miewają nogi poranione i poobdzierane do krwi, a że nie dają ich leczyć, ani nawet porządnie umyć, u wielu wywiązało się ropienie, gnicie, gangrena. Kapo zajmuje się przez cały czas tej bardzo forsownej pracy ludzkiej, dzikim wrzaskiem i waleniem po więźniach, bykowcem lub kijem. Przy tej pracy z istoty swej wymagającej wielkiego wysiłku pada i ginie bardzo wielu więźniów. Póki byli w obozie Żydzi, grupa ich szczególnie dręczona szybko wymierała i bodaj już teraz całkiem wymarła to używano Żydów do tej pracy, ale nie samych tylko Żydów, również księży. Przy tej okazji nadmienię, że chcąc dokuczyć księżom, Niemcy lokowali ich w bloku razem z Żydami. Jak tam inni księża sobie radzili, to nie wiem, ale był w Oświęcimiu ksiądz Marian Morawski, który zasłynął w całym obozie jako święty. Tak, wspaniałe. Bohaterskiej zarazem tak głęboko chrześcijańskiej ludzkie było jego zachowanie. Choć pracował on razem z Żydami przy wałowaniu drogi, dręczony był poniewierany, bity, jak Żydzi, człowiek ten ani na chwilę nie utracił pogody ducha. Z twarzy nie schodził mu łagodny uśmiech. Miał dla każdego stowarzyszy niedoli słowo, współczucia i otuchy. Wieczorami w sztubie zajmował się nieustannie najbardziej umęczonymi i udzielał im wszelkiej pociechy. Wpływ tego człowieka na więźniów był ogromny. Do końca życia też wytrwał w tej postawie. Oprawca zabił go podczas pracy uderzeniem z góry w głowę. Męczące, bo głupie i bezcelowe były takie prace, jak na przykład wybieranie kamyków z drogi, przenoszenie kamieni z miejsca na miejsce. Kopanie do niczego niepotrzebnych dołów, które bardzo często wkrótce kazali znowu zakopać. Rozumieliśmy, że nie idzie tu naprawdę o wykonanie jakiejś pracy, tylko o to, by zmuszać nas do całodziennego, zawsze niewspółmiernego do naszych sił i do żywienia, wysiłku. by torturować przy tej sposobności i trzymać w stałym napięciu. Tym bardziej, że nawet ciężko chorzy musieli wychodzić do pracy. Sądzę, że nadzór nie gorzej od nas pojmował zupełną zbędność i bezcelowość niektórych wykonywanych w obozie prac. Ale to nie przeszkadzało wymagać dopingować, bić, karać. Czasami nie było pracy do wykonania, wtedy ustępowali kapowie, a przejmowała nas grupa dozorców. Zaczynały się ćwiczenia gimnastyczne, o których już pisałem, to bywało nieraz jeszcze cięższe do wytrzymania. Kapowie, poza całkowitą, nieograniczoną swobodą bicia więźniów, którą sobie przyswajali od chwili objęcia urzędu, nie mieli prawa osobiście przedstawiać więźnia do tzw. protokołu czy kary protokolarnej, regulaminowej o charakterze i wysokości, której decyduje komendant obozu. Ta sprawa musiała iść od kapo do SS-mana, i ten dopiero posuwał ją dalej. Jedynym przywilejem ciężko pracujących była zwiększona racja chleba trzy razy w tygodniu po jeden kilogram. Przechodzę więc teraz do kwestii kar. Ludzie, którzy nie bywali w obozach koncentracyjnych, najczęściej łączą ze sobą sprawę kary z codziennym. Powszechnym biciem i zatłukiwaniem więźniów. Otóż te rzeczy my odróżniamy i trzeba je rozróżniać. Kary, jakie wyznacza władza obozu za różne przewiniania, są w ogóle ciężkie. Niektóre straszne. Jedyna kara lekka to jest pozbawienie wolnej niedzieli. Ta kara jest marzeniem wszystkich więźniów. Kara. Ciemnicy. Polega na zamknięciu w tzw. Tak bunkrze maleńkiej pustej celi o wodzie i odrobinie chleba. Ciepłą strawę dają do ciemnicy raz na kilka dni. Kara ta bywa jeszcze łączona z chłostą. Kara polewania wodą stosowana bywa niezależnie od pory roku i może trwać od 15 minut do półtorej godziny. Więźnia w ubraniu polewa się wodą z gumowego węża. To się zwykle kończy zapaleniem płuc. Bicie wodą z hydrantu z małej odległości, gdy chodzi o twarz, powoduje nieraz uszkodzenia gałek ocznych. Bicie wodą w pierś wstrzymuje działalność serca i w pewnych wypadkach powodować może śmierć na miejscu. Bardzo ciężka jest kara słupka, właściwie stara wojskowa kara austriacka stosowana niepublicznie na strychach budynków. Człowieka podwieszają za ręce związane za plecami do słupka, tak by końce czubki palców u nóg nie mogły się oprzeć o ziemię, ale jej zlekka dotykały. Oprawcy rozsuwają przy tym wiszącemu nogi ból od wyłamywania rąk, ból stawów w ramionach, w rękach jest podobno straszliwy. Ja nie miałem tej kary. Jest to tak bolesne, że silni mężczyźni podczas tej kary po prostu wyją i ryczą z bólu. Jednorazowa dawka słupa nie może przewyższać godziny, ale skazują na dwie, trzy godziny, na raty w różnych dniach. Lepiej, spokojniej znoszą tę torturę ludzie o silnej woli, choć nawet wątlejsi fizycznie albo też bardzo wierzący, których ten rodzaj męczeństwa zbliżać się zdaje do Chrystusa. Tak to sobie teraz rozumiem, przebiegając w myśli znane mi wypadki kary słupka. Do kar regulaminowych wynikających z zapisania w protokole należy oczywiście również kara chłosty. Na karę chłosty skazuje na ogół... Za przewinienia uważane za największe. Stosuje się tu publicznie karę chłosty na placu w obecności ustawionych w szeregi, wszystkich internowanych, wskazuje się na 25, 50 i do 100 razów po 25 dziennie. Oczywiście 100 razów to jest pewna śmierć, ale mało kto z nas wyczerpanych i wymęczonych może wytrzymać ponad 50 razów i ostać się przy życiu gdyż muszę zaznaczyć, że nie jest to byle jakie uderzenie, tylko walenie z ramienia z całej siły. Tłuką kijami, bykowcem, rzadko gumą. Esesmani mają pod tym względem nie najgorszą orientację, gdyż wiedzą w jakim miejscu więcej boli. Zdaje się, że wymieniłem najważniejsze z regulaminowych kar. Doraźnie bez przedstawiania do protokołu w trybie szkolenia internowanych esesmani stosują jeszcze różne procedery karne. Jest ich taka mnogość, że trudno to wyczerpać. Do ulubionych doraźnych kar należy tak zwana żabka. Skakanie w przysiadzie, stosowane poza tym jako gimnastyka, każą tak skakać kwadrans 20 minut. Starsi, ciężcy lub chorzy ludzie nie wytrzymują tej kary. Ale muszę jeszcze powrócić do publicznej chłosty na placu, gdyż chciałbym, żeby ze słów moich można było choć w części wyobrazić sobie całą grozę i całą straszliwą zbrodnię takiej kary. Chciałbym, żeby dzieci nasze w wolnej Polsce wychować w takiej do tych metod postępowania z ludźmi nienawiści, żeby obóz koncentracyjny Bereza nie były już nigdy w Polsce do pomyślenia. Bo oczywiście jest to rzecz nad wszelki wyraz zbrodnicza i straszna. Za czas mego pobytu w oświęcimiu Musiałem wraz z całym ogółem asystować cztery razy przy kłoście publicznej skazanego za próbę ucieczki. Właściwie za to przewinienie najczęściej stosują tę karę. Nieszczęśliwiec złapany przy takiej próbie ucieczki zazwyczaj ma już w ogóle dość życia. Po pierwsze wie co go czeka, a po drugie skoro się ważył na próbę ucieczki w tych warunkach, to już się właściwie ustawił między życiem a śmiercią. To też niektórzy ze złapanych miewali to szczęście, że ich na miejscu zastrzelono lub postrzelono śmiertelnie. Myślę, że takich wypadków jest dużo, znacznie więcej niż o tym wiemy. Inni bywali od razu przez rozświeczoną straż zatłukiwani na śmierć. Innym znowu niekiedy udawało się wyrwać z rąk straży, rzucić na druty i tak skończyć. Gdyż w nocy i w razie alarmu druty bywały pod prądem. Jednak pozostali jeszcze zawsze najwięksi pechowcy, którym nie udało się osiągnąć śmierci przed karą, i ci musieli właśnie kończyć życie w paradzie, na placu, pod chłostą publiczną. Wszystkim nam utkwiły te wypadki dobrze w pamięci. Szczególnie ostro pamiętam jeden. Był to młody jeszcze chłopak. Ustawiono go na placu na jakiejś prowizorycznie skleconej trybunie. Na głowie miał kołpak błazeński, a za kołnierz wsadzono mu drąg z przytwierdzoną do tego tablicą i szatańskim napisem: Ich bin wieder. Da. Jestem znowu tutaj. W ręce dano mu bęben. I gdyśmy się już przyjrzeli nieszczęśliwemu na trybunie, oprowadzono go przed frontami wszystkich bloków, nakazując bębnić. Potem zaś zaprowadzono go z powrotem na to podniesienie i tam sześciu zbójów zatłukło bezbronnego człowieka na śmierć kijami. W dniu tej właśnie kaźni było nas w Oświęcimiu prawie dwanaście tysięcy. Więc tyle ludzi stało w szeregach, bez ruchu, bez drgnienia, z oczami utkwionymi w naszego nieszczęsnego towarzysza w ofiarę. Mówiłem potem o tej sprawie z wieloma ludźmi, o różnych poziomach wykształcenia, kultury z różnych środowisk, reakcja była identyczna, że musieliśmy stać. Patrzeć na to. Zezwolić. Bo przecież każdy z nas zdawał sobie sprawę, że jest nas tyle tysięcy Polaków więźniów i zaledwie kilkuset oprawców, licząc wszystko razem, SS, wojsko i tak dalej. Więc gdybyśmy się porwali, ale oni mają karabiny maszynowe, wszelką broń, alarmy, telefony. Nie zostałby żaden z nas przy życiu. Ale jednak, a gdyby może. Gdybyśmy nie byli tak zaciśnięci w szereg, bez ruchu, bez drgnienia, prawie bez tchu, gdyby nas tak nie wytresowano. Gdyby się odważyć, nie wiem. Wielu tak wtedy myślało razem ze mną, ale sądzę, że na pewno kilka tysięcy. Albo jeśli nawet nie myślało świadomie, nie ważyło w mózgu tej alternatywy, to czuło całym jestestwem wszystko, co w nas pozostawało z człowieka to, że przeżywamy w tej chwili więcej niż własną śmierć. Teraz, kiedy już wiem, że muszę tu w domu umrzeć, Widzę wyraźnie, jaka to będzie lekka sprawa w porównaniu z tym, co przeżywać musieliśmy wtedy na tym placu no i w ogóle w Oświęcimiu. Samobójstwa w Oświęcimiu, wbrew temu, co mówią w Warszawie, są niewątpliwie rzadkie. Jednak jesteśmy Polacy bardzo odporni. Kolega, który znał inne obozy, opowiadał, że często popełniali samobójstwo w obozach i Czesi, i Niemcy. W oświęcimiu za mego pobytu było tylko parę wypadków rzucania się przez więźniów na druty. Było wiadomo, że straż w tym wypadku musi strzelać, bo może przypuszczać chęć ucieczki. W wypadkach, o których wiem, zamiar był samobójczy. Do kar zarządzanych z góry przez władze obozu należy szczególnie rozpowszechniona, bardzo dotkliwa dla nas kara zbiorowych karnych apelów. Zwłaszcza w porze chłodów, apele karne są niewątpliwie źródłem masowej, zaostrzonej śmiertelności. Taki apel w pierwszych miesiącach mego pobytu, 28 października, w dzień wyjątkowo wietrzny i zimny, kosztował życie 80 więźniów. Część umarła tej samej nocy, reszta w odstępie doby, paru dni. Byliśmy bowiem jeszcze w letnich drelichach, wróciliśmy właśnie z pracy w południe. I natychmiast zarządzono karny apel. Jak mówili, zawieruszył się gdzieś jeden więzień. Trzymano nas zgrzanych od wysiłku przy pracy, głodnych, w ciągu sześciu godzin bez ruchu. To się stoi bez drgnienia na mur, na baczność, po wojskowemu. Za każdy najmniejszy dostrzeżony ruch bicie, bicie, dzikie, wściekłe, nieludzkie. Bo przecież przy okoliczności karnego apelu wszelkie władze bywają wściekłe, podminowane, no a władze mniejszego kalibru potrójnie starają się im wysługiwać. Apele karne z wystawaniem na placu przez długie godziny są metodą stosowania tzw. odpowiedzialności zbiorowej za jednostkowe przewinienia, więc powiedzmy w pewnym bloku znaleziono u jakiegoś więźnia tytoń, w bloku nie wolno palić. Blok ma karny apel. Nie wrócił ktoś z pracy albo blok, albo cały obóz makarny apel. Aż póki ten nie wróci. Czasem wrócić nie może, bo już umarł na atak serca lub zamarł w jakimś rowie czy dole. Kiedy to zostanie ustalone, zwalniają z apelu. Ale raz było, że staliśmy cztery godziny z powodu zapodziania się, nieboszczyka. Podczas apelu często są wypadki śmierci. Sam naliczyłem podczas kilku kolejnych apelów 7, 9, 6, 11 zgonów w szeregu. Pochodzi to stąd, że konających zmuszają do wychodzenia na apel to znaczy zdrowi muszą ich podnosić i ustawić w szeregu względnie położyć na ziemi. Jeśli zaś tu następuje agonia nikomu nie wolno pomóc konającemu pochylić się nad nim. Unieść mu głowę. Dzięki tym przeżyciom oraz ze względu na liche odzienie i wielkie wyczerpanie więźniów, apele karne są wielką plagą internowanych. Jakkolwiek inne kary mogą być bardziej bolesne i bardziej poniżające poczucie godności ludzkiej. Trzeba jeszcze wspomnieć, że w obozie istnieje specjalna kompania karna, całkowicie izolowana. Gdy ktoś z więźniów spoza kompanii karnej zagada do karnych, zostaje sam do tej kompanii włączony. Kompania ta składa się z więźniów, którzy z przeznaczeniem do niej przybyli już do obozu. Z reguły należą tu wszyscy księża i Żydzi. Reszta składa się z więźniów, którzy byli już trzykrotnie karani w obozie. Oczywiście kompania ta zajmuje odrębny blok, a dozór sprawują więźniowie, którzy przeszli specjalny kurs katowania. Tu w tej kompanii właśnie każdą pracę wykonuje się biegiem. Nie mają w niedzielę wolnego popołudnia, cały opus je ma. Więźniowie z kompanii karnej oznaczeni są czarnym kółkiem, naszytym pod numerem więźnia na bluzie i na nogawce spodni. Do tej kompanii wchodzą też, jeśli od razu ich nie zabiją, ci, którzy próbowali ucieczki, lub też przyłapani byli na kontaktowaniu się z zamierzającymi ucieczkę. Tych dla ułatwienia pracy dozoru oznacza się nadto czerwonym kółkiem. Za ucieczkę więźnia, oczywiście za udaną, rozstrzeliwano 10 osób z bloku w kompanii karnej 20. W związku z tymi faktami rozstrzeliwania za udaną ucieczkę przypomina mi się rzecz następująca. Jakoś wiosną roku 1941 udało się uciec więźniowi z naszego bloku. Niedawno w innym bloku zdarzył się taki sam fakt i wiedzieliśmy, że zaraz przyjdą do nas wybrać 10 osób na rozstrzelanie. Czekaliśmy, istotnie przyszli, esesmani i patrząc po naszych twarzach zaczęli wywoływać ofiary gdy wołano już trzech całkiem młodych ludzi nagle z szeregu wystąpił staruszek i poprosił by rozstrzelano go zamiast młodego człowieka był to stary pedagog zdaje się że nawet emerytowany profesor jednego z naszych uniwersytetów nie udało mi się dowiedzieć jego nazwiska był zresztą niedługo w tym bloku Sesman zgodził się, odliczył starca i dobrał sobie do niego dziewięciu innych, dokładnie wybierając teraz kwiat męskiego wieku. Wyprowadzono ich, ale po krótkim czasie powrócili. Komendant obozu miał ich z powodu wystąpienia profesora ułaskawić. Hm. Wydawało się to wręcz nieprawdopodobne. Ale przecież wypadki takiego ofiarowania się na śmierć zainnego nie zdarzają się co dnia. Prawie uwierzyliśmy i cóż to była za radość. Ale po chwili. Wiedzieliśmy już, jak sobie poradził w tym ekstra wypadku sadyzm niemiecki. Ułaskawionych wyprowadzono do bunkra. Otóż z tej dziesiątki po trzech dniach ciemnicy siedmiu powędrowało do krematorium, w tej liczbie oczywiście i bohaterski starzec. Więc komendant obozu zamienił im lżejszą, szybką śmierć od kuli na cięższą i straszliwszą, od tortur i głodów ciemności. Pisałem, że trzeba wyodrębnić od kar normalne bicie, nie dlatego, by miało to być bicie niewinne. Zatłukiwanie na śmierć przy tym normalnym biciu jest na porządku dziennym, ale dlatego, że jest to czynność leżąca w innej płaszczyźnie. Bo bicie dla Niemca z SS jest tym, czym była brzydka połajanka, wypominająca o belżywie matkę w carskim rosyjskim wojsku, podług opowiadań starszych ludzi. W obozie biją, nie można powiedzieć codziennie, tylko co chwila. Spoliczkowanie cios szpicrutą lub gumą, kopnięcie butem w kostkę, kolano, rzucanie na ziemię i skopanie po ukochanych przez katów nerkach. To jest rzecz nagminna, powszechna. Biją przy każdej, często bez żadnej okazji, dla sportu, dla treningu, dla triumfu niemieckiego władztwa, rasy i kultury. Gwoli poniżenia małowartościowej rasy Polaków, gwoli nauczenia nas pokory, czci i posłuszeństwa dla władz niemieckich. Biją, jak pisałem, prócz wszystkich Niemców, to jest straży obozowej, również więźniowie mianowani przez Niemców starszymi, a więc Unterkapowie, no i starsi sztup i bloków. Od tego bicia, poza idą ludzie często do szpitala, częściej do grobu lub też wrócą do domu, jak na przykład ja ze zmiażdżoną nerką, bez której nie da się żyć. Odbijają nam przy biciu mięśnie od kości, przyczyniają uporczywych odśrodkowych wrzodów, wiecznie ropiejących ran itd., tak Często też biją w głowę, nikt nie obliczy, jaki odsetek umiera wskutek tego bicia, ale zapewne znaczny. To bicie jest dlatego straszną plagą, że nie ma na nie rady. Jest nieodłączne od SS i od obozu. No. Musi się podług nich bić, bić stale, ciężko, nieustannie. Ale gdy o tym piszę, to myślę, że nie to jest najważniejsze, że biją, tylko że. Nad tym się trzeba zastanowić, co to się może dziać w oświęcimiu z niektórymi naszymi ludźmi, iż ulegają tak paskudnej demoralizacji. I te właśnie kwestie, póki sił starczy, chciałbym poruszyć otwarcie. Napisałem, że bije więźniarska starszyzna, a w oświęcimiu to Polacy. Dla przyczyny już wyżej wytłuszczonych. Polacy znający niemiecki język. Rodzice nie mogą opanować, zatamować ruchu znajomych związanych z moim powrotem. Zresztą, w stosunku do licznych naszych krewnych, przyjaciół, bardzo bliskich i dawnych znajomych, nie byłoby to możliwe. Pewne restrykcje pod tym względem ustalił lekarz. Poza tym, bardzo czujnym i inteligentnym regulatorem czasu wizyty, treści rozmów i tym podobne są sami rodzice, którzy rozpoznają się już świetnie w moich bardzo szczupłych fizycznych zapasach siłowych i w moim ciężkim nerwowym stanie. Zasadniczo też od kiedy zacząłem pisać, uchylam się od opowiadania. Jednak, coś nieco, parę słów opowiedzieć na jakieś pytanie. Tego nie sposób uniknąć. Muszę też zawsze wysłuchać dużo rzeczy na temat oświęcimia. Wobec niebywałego umiarkowania słów, jakimi tam wyrażam nasze stany, jakże razi ten patos, ta przesada, z jaką tu, najlepsi zresztą ludzie, traktują tę całą kwestię. Te rozmowy uwydatniły mi, że muszę się postarać napisać o więźniach oświęcimia, wyjaśnić, Ile zdołam, kto to są ludzie tam zamknięci, jak mogą wyglądać i czego po nich można spodziewać się. Bo traktowanie nas wszystkich w czambu, jako bohaterów narodowych, wydźwiganie nas wszystkich na jakieś nadludzkie szczudła ofiarności, patriotyzmu, męstwa, charakteru i tym podobne kłóci się z tą obiektywną prawdą, że siedzą tam zwyczajni, bardzo nieszczęśliwi dziś ludzie. Muszą trwać w potwornych warunkach, które w pewnych jednostkach wywołują reakcje bohaterskie, a w innych rozwijają najpodlejsze instynkty. W większości zaś wypadków instynkt samozachowawczy podpowiada te lub inne sposoby przetrwania. Wczoraj odwiedziła mnie narzeczona, miła, oddana dziewczyna, w oczach której zresztą, gdy teraz patrzy na mnie, widzę tylko przerażenie. Ha! Miło to oglądać kościotrupa. Przyszła z nią jej matka i ta właśnie złożyła przy moim łóżku ręce jak do modlitwy. Łzy, niefalsyfikowane, potoczyły się po dobrze zakonserwowanych policzkach. Synu, synu, Chyba to wiesz, że cała Polska, wszyscy, wszyscy patrzymy na was jak na świętość, świętość narodowych bohaterów, pierwszych męczenników chrześcijaństwa. Byłem grzeczny. Patrzyłem na Hankę, pocałowałem niedoszłą teściową w rękę, milcząc. Ale grysik, który mi przyniosła matka, nie mógł przejść mi przez gardło. Więc wracam do kwestii zachowania się obozowej starszyzny. Trzeba zaznaczyć, że porządny Polak, oczywiście, nie kwapił się do obejmowania urzędu starszego sztuby. Jednak wiem prócz wypadku, który sam przeżyłem, o innych jeszcze, gdzie starszy sztuby pozostawał przyzwoitym człowiekiem i Polakiem. Oczywiście należeć do takiej sztuby, to już przywilej, zwłaszcza jeśli całość tak się przypadkowo dobrała, że. Nie było złodziei, donosicieli i tym podobnych kanali. W takich wypadkach starszy utrzymywał cały porządek bez żadnego bicia i współżycie bywało bardzo dobre. Większość starszych to oczywiście ludzie bez wartości, którym to stanowisko pozwala na wyżywanie się charakteru w sensie kryminalno-sadystycznym. Wśród Ślązaków zaś jest sporo ludzi zniemczonych, których Orientacja ogólna została całkiem zachwiana. Nie chciałbym być tak zrozumiany, że każdy starszy sztuby lub bloku, każdy kapo bije. Na pewno wielu może być wolnych od tego zarzutu. Nie wszyscy biją, ale bije większość. Biją nagminnie, bije też często taki, który w pierwszych miesiącach swego urzędowania nie bił. Jest to naszą wielką bolączką, że starszyzna obozu wyłoniona spośród nas samych. Przedstawia się jednak na ogół bardzo nieszczególnie i w postępowaniu z więźniami wzoruje się na sposobach straży niemieckiej. Zresztą i poza starszyzną nie brak wypadków ześwinienia się, szpiclowania, donosicielstwa, złajdaczenia więźniów, nikczemnego wysługiwania się tym podobne. Nie chcę pogrążać się w szczegóły takich wypadków, tylko chcę się postarać o pewne obiektywne wyjaśnienie. Bardzo więc błędne jest mniemanie, któremu dała wyraz wczoraj owa dobra pani, że więźniowie mia to stuprocentowi bohaterzy. Nic głupszego nad taki sąd, skądże. To są przygodni, zgarnieni z wsi i miast, ulic, kawiarni i mieszkań ludzie zwyczajni ludzie, przeciętni ludzie. Jak leci. Bo Niemcy zastosowali u nas właśnie tę metodę masowego terroru, Steroryzowania przeciętnego, szarego człowieka. Obrali tę drogę po pierwsze dlatego, że mimo największych wysiłków nie udało się im podobno dotrzeć do istotnie aktywnych politycznie świadomych kół, po drugie w słusznym przekonaniu, że terroryzując masowo byle kogo, przygodnych z ulicy ludzi uderzają w środowiska mniej odporne, łatwiejsze do złamania. Czy to w osobach więźniów, czy też ich rodzin, że tym sposobem posieją wielką grozę, osiągną wielkie zastraszenie. Oświęcim jest więc zbiorowiskiem przygodnych ludzi, wśród których istotnie polityczni aktualni działacze polskiego podziemia stanowią zapewne ponad kilka procent. Skoro zaś większość to ludzie przygodni, którzy się ani przygotowali, ani sposobili do powiedzmy wprost męczeństwa. Trudno się dziwić, że może tu mieć miejsce znacznie większa ilość załamań, poślizgnięć, upadków moralnych i tym podobne, niż byłoby to w środowisku ludzi świadomych idących na akcję wraz z jej następstwami. Poza tym, wśród łapanych do oświęcimia jak leci, musiano przecież zagarnąć w tym i różne notoryczne męty, opryszków, złodziei, rozmaitych bandyciaków, ludzi niedorozwiniętych moralnie doszczętnie zepsutych. Do Oświęcimia trafili też i różni pomagierzy Niemców, wspólnicy ich w łapówkach, finansowych interesach, jeśli ich chciano po zużytkowaniu skończyć. Również i różni sypacze, zdrajcy, tchórze, po wyzyskaniu ich zeznań bardzo często w nagrodę otrzymywali Oświęcim. Gdy to wszystko uprzytomni, dużo rzeczy wyda nam się w innym świetle. Ja sam w Oświęciu inaczej osądzałem różne załamania i ześwinienia wśród naszych, niż je teraz sądzę. Teraz oczywiście dlatego, że mogę tu myśleć. Mniej mnie to boli, oceniam to spokojniej. Chciałbym zostać dobrze zrozumiany, chcę powiedzieć, że to, co zaczerpnięto z naszego narodu do Oświęcimia, na pewno nie jest i nie może być żadną śmietanką. Przeciwnie, czerpiąc, jak czerpali, musieli otrzymać przeciętny przekrój. Owszem, osiągnęli może tą metodą okresowo pewne zastraszenie, sterroryzowanie, okresowo i niezbyt wielkie, ale nie osiągnęli żadnej decydującej zdobyczy, bo i ten element przygodnie zgarnięty okazał się w swej większości dość tęgi, żeby potrafić się należycie zachować. Już zaakcentowałem, jak wyglądało zachowanie złapanych w koszarach warszawskich to samo muszę z naciskiem powiedzieć o masie więźniów oświęcimia donosiciele, szpicle, wysługusy to są jednostki może być takich kilku w każdym bloku ale reszta? na ten temat rozmawiałem nieraz z moim przyjacielem był to jak wspomniałem wiejski chłopak miał za sobą niepełną szkołę powszechną ale bardzo dużo życiowej inteligencji z przyrodzenia i skłonność do głębokich zastanowień Miał przy tym w sobie wielką pogodę, wielki zapas, prawdziwy skarb. Trzeba więc było go zabić, bo inaczej nie daliby mu rady. Przetrzymałby. Raz wieczorem zirytowałem się okropnie na pewnego przygłupka synka kupieckiej rodziny, który najspokojniej wywodził że się spodziewa lata dzień zwolnienia, gdyż wie, że matka nie zaniedba żadnej drogi i tak sobie wyrozumował, że matka zwróci się o łaskę do samego kanclerza Hitlera. Był to typ głupi, mało rozwinięty, choć znający kilka języków. Panicz. Życie, którego dotychczas streszczało się do kopania piłki i dancingów. Nie było też z kim mówić, ale tak się stało, że gadałem, na wymyślałem mu. Wykopałem jego siennik jak najdalej od siebie. Siedział sam nadąsany, obrażony, zły. Po co czepiasz go? Spytał Jacek. Układając się ze mną do snu na wspólnym sienniku. Ma taką mordę, no i wiesz, po szwabsku gada. Gotów na ciebie donieść. Nie posądzałem o to przygłupka, ale. Było mi to w tej chwili obojętne. Kipiałem. Nawiązując do słów Jacka, począłem utyskiwać, że takie tu są typy, że każdy może donieść i tak dalej. Wtedy Jacek zareplikował bardzo poważnie: Ty się zawsze przejmiesz małą rzeczą, a przez to ci wszystko się wykrzywi. Gdzie to widzisz, żeby nasi ludzie byli tacy źli? Tacy są. Powszedni, szarzy, przeważnie skromni ludzie, ale nie widziałem ani żeby który przed Niemcem klęknął, ani żeby w rękę pocałował co? Gdzie ty to widzisz? Na apelach stoimy, marzniemy, tyle potem umieramy. A czy słyszysz, że przez te godziny jakiś płacz, czy próby, czy przymilanie? Prawda, że nie pomogłyby, ale nikt nie próbuje z takiej masy ludzi poniżyć się. Z tego widzisz, trzeba sądzić nasz naród. Często po śmierci Jacka przypominałem sobie tego słowa, pełne głębokiej wiary i coraz bardziej musiałem uznawać ich słuszność. Ale sama śmierć jacka chłopaka ze wsi była właśnie świadectwem tężyzny przeciętnego Polaka, o którą załamują się starania Niemców. Zasługuje też, by ją tu opisać, choć Wtedy ból i żal po jacku przesłoni mi wspaniałą wymowę jego śmierci. Jacek był silnym, rosłym chłopcem i przydzielono go od razu do robót budowlanych. Świetnie sobie radził z każdą pracą. Spokojnie a sprawnie wykonywał wszystko, co do niego należało. I kapo, zniemczony paskudny ślązak, którego zesłano tu przez jakieś nieporozumienie, był z niego wyraźnie zadowolony. Rzadko kiedyż turchnął Jacka, a jeśli SS nie widzieli, to nawet lubił się z nim nieraz wyręczyć. Ślązak nałogowo pijał i trzymał sztamę z Niemcami, którzy od czasu do czasu w niedzielę użyczali mu tej możliwości. też w poniedziałki Kapo nie czuł się zdolny do żwawszej pracy, ani bystrego nadzoru. Wolał sobie przywarować gdzieś pod murkiem i drzemnąć. Gdy zaś jakie okoliczności stawały mu na przeszkodzie, wpadał w niesamowitą wściekłość i nieludzko tłuk więźniów. Wypadł właśnie taki niezdarzony zły poniedziałek. Dwaj więźniowie z trzecim Jackiem wychodzili do pracy, zaraz po apelu z taczkami. Kapo przyczepił się bez żadnego powodu do towarzyszy Jacka, zaczął im wymyślać i spoliczkował ich. Jacek stał i czekał aż mu minie. Patrzył przy tym spodełba jak zawsze, gdy kogoś potępiał. Nie byłem obecny, szczegóły znam od jednego z więźniów. Nagle kapo przyskoczył do jacka z krzykiem: Co? Nie podoba się? Może sam chcesz. I wyryżnął go w twarz. Jacek na ogół spokojnie znosił bicie. Jak już trafiło się im w ręce, mawiał, wiadomo, że będą bić. Ale na samo pytanie powtórne, podoba ci się? Czy się zaciął, czy miał tego dnia dość? Odpowiedział zawzięcie głośno nie. Wtedy kapo dał mu jeszcze kilka policzków, a że musiał sam się czuć głupio, bijąc tego spokojnego chłopca i doskonałego robotnika. Nagle jakby się urwał, zakręcił się na miejscu, rzucił jednego z towarzyszy Jacka na taczkę, kopnął drugiego i znów przyskoczył do Jacka. Nie podoba ci się? To sam ich bij. Ja ci każę. Bij. Bij natychmiast. Ku osłupieniu paru przymusowych świadków tej sceny Jacek odpowiedział tak samo stanowczo i spokojnie: A to nie. Nie będę. Kapo podobno osłupiał. Głupkowato zaśmiał się machną ręką. Może całe zajście rozeszłoby się po kościach, ale. Dostrzegł to z daleka Niemiec SS. — Jacuś, Jacuś, biże mnie, uderz! Zaszeptał jeden z więźniów. — Niemiec leci! Ale Jacek stał wyprostowany, ani drgnie. Niemiec nadbiegł. Był to młody szturmowiec. Spytał Ślązaka o rzecz. Tamten służbiście wyjaśnił mu. — Ten młody nie chce na jego rozkaz bić tamtych dwóch. Pytaj go, dlaczego? Wrzasnął Niemiec. Ślązak powtórzył Jackowi, dodając od siebie nie bądź głupi. Jacek na to spokojnie z naciskiem. Nie będę bił swoich. Wtedy Niemiec bez słowa wyjął rewolwer z odległości trzech kroków, zastrzelił Jacka i nie oglądając się, poszedł. Kapo zawołał dwóch więźniów z pobliża. Swoim kazał ruszyć staczkami i kazał odnieść ciało do krematorium. Jacek już nie żył. Niemiec zrozumiał, o co poszło Jackowi. To jest też przypadek o sądzeniu o niemieckiej kulturze. Nasz Jacek wolał umrzeć, niż sponiewierać rodaków. Młody Niemiec, jego rówieśnik. Hitler Jungent. Wychowanek zatracił już zupełnie poczucie wszelkiej wartości moralnej. Wściekłość z powodu, że Polak śmie się sprzeciwiać, uderzyła mu mentalnie do głowy, nie zawahał się nawet sekundy, zabił, Jacek mógł przetrzymać obóz. Nie przeziębiał się, był bardzo silny, nie mały go się wszy Taki był żywotny, że przez wiele, wiele czasu. Budząc się w nocy szukałem go koło siebie na sienniku. Czasem przed ranną pobudką budząc się zestumiałem dokładnie wrażenie, że siedzi obok mnie ubierając się. Lubił tak obudzić się przed wszystkimi, posiedzieć spokojnie i podumać. Byłby przetrzymał obóz. Po Jacku, którego nie można zapomnieć, sąsiadem moim na był starszy człowiek w życiu, buchalter czy pomocnik buchaltera, na obozie pracownik kuchenny. Dlaczego ten człowiek przy tej pracy kuchennej wciąż się przeziębiał i chorował, nie rozumiałem. Podobno był chory już na wolności. Tu przy mnie chorował na tę najdokuczliwszą dla sąsiada chorobę, nietrzymanie moczu. Już to była zamęka. Doświadczyłem jej w całej pełni, rzadko która noc była sucha. Poza tym, jeśli się udało rano ukryć mokrą plamę, trudniej było poradzić ze zjadliwym zapachem moczu. Stale wykrywano nas i dostawaliśmy obaj. Było mi go żal, ale też obrzydł mi dokumentnie. Odetchnąłem prawdziwie, kiedy po paru tygodniach wypuszczono go i sporo innych. Zrobiło się luźniej i otrzymałem cały siennik dla siebie. Buchalter był uciążliwy nie tylko z powodu opisanej wady, ale nadto ciągle jęczał. Nim zasnął i skoro się obudził, wydawał natychmiast szepty: Boże, boże, wszystko przepadło. Miał szczęście, pracę lekką, ani razu nie został poważnie okaleczony, ale ciągle tak jęczał i stękał. Z rozmowy dowiedziałem się, że nic mu się nie stało w tę wojnę. Ani mieszkania, ani posady nie stracił, nikt z rodziny nie ucierpiał, nikt nawet nie poszedł na wojnę. Dwudziestoletni syn, chyba idiota, przesiedział wrzesień pod matczynym fartuchem. Prócz zadawnionej choroby pęcherza staremu istotnie nic nie dopiekało do święcimia trafił wprost z kawiarni, gdzie codziennie od osiemnastu lat bywał po południu na półczarnej gazetce. Myślę, że i po zwolnieniu typ ten będzie jęczał swoje, Boże, Boże, wszystko przepadło. Niektóre typy ludzi w tym oświęceniu nabierają szczególnej plastyki. Może i dlatego, że tło z konieczności jest szare. Większość bowiem internowanych znajduje swą obronę we wewnętrznym przyzwyczajeniu się, zahamowaniu wszelkich zbędnych odruchów i dzięki temu. Niweluje się to ogólne tło ludzkie. Zresztą taktyka taka jest zupełnie dobra, jedynie właściwa. Każdy, kto przebył w obozie ponad kilka tygodni, wie już niezawodnie, że najmniej prześladowań ściąga na siebie człowiek średni w każdym sensie, nie wyróżniający się niczym szczególnym, ani piękny, ani brzydki. Ani najmocniejszy, ani najsłabszy, ani szczególnie zręczny, ani wybitnie niedołężny. Stuprocentowo silnych wspaniałych Polaków, Niemcy sadyści zatłukują na śmierć ze szczególną przyjemnością. Pastwią się też, to już chyba wynika z istoty samego sadyzmu, nad szczególnie niezaradnymi fizycznie, całkowicie niezdolnymi do żadnej pracy ręcznej, bardzo chorymi, bardzo nieszczęśliwymi ludźmi. Każdy z nas po pierwszych doświadczeniach już zaobserwował, że gdy biją, należy opanować się swą reakcję na ból, powstrzymać ile mocy krzyk lub jęk, skrzywienie, drżenie i tym podobne. Bo jaskrawa reakcja na ból i bicie niebywale rozjątrza i rozpala katów. Oczywiście takie opanowanie odruchów wymaga silnej, skoncentrowanej woli. Ale też wszyscy w Oświęcimiu dochodzimy do przekonania, że trzeba mocno chcieć przetrwać. Wytrzymać to broń. Pierwszym moim sztubowym był starszy człowiek z województwa łódzkiego. Zdaje się administrator jakiegoś majątku czy folwarku, który z czasów poprzedniej wojny czy też ze szkolnych posiadał język niemiecki i swobodnie nim władał. Nie wiem co sprawiło, że został mianowany starszym sztuby, bo już go zastałem przy tej godności. Ale słyszałem, że miał podobno kiedyś przyjaciela, Niemca, który obecnie wstawiał się gorliwie za nim i osobiście pisał do komendanta obozu z prośbą o polepszenie mu warunków. Obserwowałem go ze trzy miesiące, gdyż potem go zwolniono. Był to człowiek mało inteligentny w życiu. Pewno raczej przyzwoity, który tu usiłował wpierw godzić swe sumienie Polaka z dążeniem do nienarażania się Niemcom. Początkowo nigdy nie uderzył sam więźnia. Tylko gdy stwierdził, jakie zaniedbanie lub przewinienie natychmiast zaczynał dziko krzyczeć, tym okropniej, im bliżej mogła być władza. Gdy zaś władza zjawiała się w sztubie, zagadywał ją... Drobił przy niej małymi kroczkami, zapobiegał jak umiał wybuchą złego humoru władzy. Znikłym, proszącym uśmiechem patrzył sesmanowi w same oczy, ponieważ zaś przy tym umiał poprawnie zameldować, uzyskać przyjęcie raportu i zawsze prawidłowo się wyjęzyczyć. Na ogół udawało mu się to wszystko bez większych konfliktów. Może to działało owo wstawienie się Niemca, a może to był człowiek w typie swym Niemców niedrażniący. Jednak po miesiącu dostało Desesmana w twarz przy meldunku. Od tak, dla formy, dla treningu. Raz i dwa, z jednej, drugiej strony, aż klasnęło. Jeden z więźniów, idiotowaty chłopak, nagle nerwowo zachichotał. Esesman drgnął. Skoczył, rozpoznał śmiejącą się twarz, wywluł go na środek sztuby i, rycząc, że ma szanować naszego starszego, powalił go na ziemię i skopał nogami. Patrzyłem na starszego. Sekundę stał nieruchomo, po czym skoczył ku leżącemu i kopnął go też butem. Twarz miał przy tym czerwoną, oczy dzikie. Widać, stracił panowanie nad sobą. Niestety miało to głębsze skutki. Od tego dnia bił owego chłopaka przy każdej okazji. Gdy zaś ktoś się o niego upominał, uderzył i tego wieczorem po skończonym dniu podeszło do starszego sztuby trzech poważniejszych więźniów i dłuższe kilka minut przekładali mu, by poniechał bicia rodaków. Zdawało się, że go przekonali, ściskał im ręce, pocałowali się, wyglądał wzruszony. Jednak strach przed własnym pobiciem okazał się silniejszy. Wprawdzie po wspomnianej rozmowie przez dłuższy czas nie bił, ale pewnego dnia, kiedy groza złych humorów władz wisiała od rana nad obozem, nasz starszy uszeregował nas do apelu, po czym dziwnie się zaniepokoił, pobiegał tam i z powrotem, ją nasłuchiwać. Gdy zaś zdala doszedł nas gardłowy wrzask Niemców, zbladł, zadygotał i zaciskając usta, podleciał do nas i chlastał kilkunastu po twarzy. Dostałem wtedy ja i spodziewałem się tego tak, iż odebrałem to niemal na zimno. Mogę to stwierdzić, że człowiek ten bijąc starał się nie patrzeć nam w twarz. Odwracał oczy. Zrozumiałem, że przez taką demonstrację tresowania sztuby. Zabezpiecza się sam. Istotnie się zabezpieczył, władze potraktowały go tym razem całkiem przychylnie. Sądzę, że ta opisana scena dostatecznie charakteryzuje już sylwetkę na go pierwszego sztuby. Dodać należy, że niedługo po tym wypadku zwolniono go. No i spodziewał się tego zwolnienia. Był widać o tym przez kogoś zawczas upowiadomiony. Otóż przez ostatnie dwa tygodnie czuł się w stosunku do nas bardzo skrępowany. Mój Boże. Może pomyślał o tym, że przecie niebawem na wolności przypadek może go zetknąć z kimś z naszej sztuby, świadkiem albo ofiarą jego wybryków. Może świtało mu w mózgu, że w przyszłości w Polsce nie będzie dobrze wyglądał, gdy się ludzie dowiedzą, jak wysługiwał się Niemcom. Tak czy inaczej, stał się bardzo względny, ludzki. Starał się przez ostatnie dni osłaniać nas, ile mógł. Podejmował się na wolności, pozałatwiać ludziom różne polecenia, prośby, przyrzekał różności. Byłem świadkiem, że usiłował przeprosić nawet owego chłopaka, którego kopnął nogą i potem przez dłuższy czas prześladował. Była to też scena, którą opiszę. Stałem właśnie przy chłopaku, gdyż. Ten Otrzymał od swego kapo nadprogramowy kawał chleba i zainteresowałem się, w jakich to się zdarzyło okolicznościach. Chłopak nie zdążył jeszcze nic powiedzieć, gdy właśnie nadleciał starszy sztuby. Z roztargnieniem rzucił na mnie okiem, ujął chłopca za ramię i bąknął coś w rodzaju. Ty, wiesz, wtedy się nie spisałeś, ale ty, chcę, żebyś wiedział, że. Nie chciałem wtedy twojej krzywdy. Sam wiesz, jak tu jest. No i. Żebyś nie był zły. Chłopak wysłuchał spokojnie, patrzył z ukrywaną wesołością. Potem otworzył blade, szerokie, głupkowate wargi i powiedział tak: Nie szkodzi. Potem uśmiechnął się. Co gadasz? wtrąciłem oburzony Nie szkodzi, zgłupiałeś do reszty? Nie rozumiesz? Starszy się prawie żegna z nami, no i poczuwa się, wie, nie chciałby. Słowa porwały mi się pod wpływem upartego patrzenia tych oczu chłopca, z trudem opanowujących wesołość. Nie szkodzi, powtórzył spokojnie chłopak. Starszy sztuby spojrzał na mnie uważnie, z wyrzutem, z niechęcią. Chłopca klepnął przyjacielsko po boku i szybko się wycofał. Ja również odchodziłem, utraciwszy wszelką chęć do rozmowy z tym głupcem. Tymczasem chłopak dopędził mnie, chwycił za rękaw, przytrzymał, obrócił twarzą ku sobie i wprost w twarz mi wyszeptał — Gniewasz się? Bałeś się, że mu chcę wybaczyć? Nie taki jak głupi, jak się wydałem z tego śmiechu i w ogóle. My z jednego starostwa, z tym panem starszym. Ja go z wolności dobrze pamiętam. To ja, wiesz, jeśli tylko wyjdę, doczekamy, wiesz, to ja swoich chłopaków nam mówię, dobrych kolegów mam. Tak go oporządzimy za to, jaki tu dla nas był, wiesz, jak się patrzy. Potrafię kopać jak oni, napatrzyłem się, jak to oni tu lubią w nerkę, rozumiesz? Drugi mój sztubowy to był... Tylko króciutki, świetlany epizod. Młody harcmistrz Rodem z Pomorza, uchodźca, złapany w Warszawie. Natychmiast po mianowaniu miał do nas przemowę pierwszego wieczora, gdyśmy zostali już na noc sami w sztubie. Powiedział, że wolałby wszystko jak to, że rozumie, że widzi, co się wyprawia z naszymi ludźmi na tych stanowiskach, że jednak wiemy, przecież odmówić nie można. Prosi więc nas wszystkich zbiorowo, żebyśmy mu dopomagali. Sprawnie wykonujemy wszystko, co będzie do nas należało, żeby możliwie unikać konfliktów. On zaś daje nam słowo Polaka, że będzie przy nas wiernie stał, że się nie zapomni, że może jakoś razem przetrwamy. Było to bardzo ludzkie, młodzieńcze, prawe przemówienie. Zdawało się, że cała sztuba była wzruszona. Słyszałem szepty, no to prawdy, to morus. Musowo starać się nie podprowadzać go i tym podobne. Następnego zaraz dnia przypadek nadarzył walną próbę naszego nowego starszego. Przy rannym apelu, gdy sprawdzał sam naszą liczbę, zabrakło jednego. Starszy zbladł jak papier. Bąknął. Słyszeliśmy nieszczęście. Wszyscy przecież wiedzieliśmy, co otrzyma sztuba i blok za taką rzecz. Szukać, biec nie było już czasu. Poszedł zameldować blokowemu. Potem stał spokojnie, bardzo smutny. Coś w sobie ważył. Ustalił sobie dokładnie, którego właśnie brak. Właśnie zbliżył się już do naszego bloku. Nie było sposobu. Była to chwila dramatyczna. Gdy starszy bloku raportował, zauważyliśmy, że nasza zguba nieznacznie potrafiła się wślizgnąć do szeregu. Oczami mimiką twarzy zmusiliśmy starszego dostrzec, że ten już jest. Wtedy starszy zbladł jeszcze bardziej i jeszcze bardziej wyprostował się na baczność. SS-man spieszył się w tym dniu niedbale pominął raport bloku, ale odliczył właśnie w sztubie nie zabrakło nikogo. Wtedy sobie przypomniał, że w meldunku bloku powołany blokowy dostał po głowie gumą i słaniając się, ustąpił na stronę. Wtedy nasz starszy z rezygnacją wysunął się jeszcze bardziej na front. Esesman, nie bardzo jak widać przytomny, dopiero skombinował, że stąd poszło całe zamieszanie. — A! — wrzasnął. — To ty się tak spisujesz, gdy ci obdarzyliśmy zaufaniem. — Ty, starszy sztuby! — zaczął go bić po twarzy. Harcerz stał niewzruszony. — Który to szubrawiec? — wrzeszczał Niemiec. Daj mi go tu. Który? I wtedy to właśnie błyskawicznie zdarzyła się ta jedna rzecz. Starszy odpowiedział po niemiecku, aleśmy wszyscy zrozumieli. Nie wiem, który. Brałem tylko z liczby. I potem. Proszę mnie ukarać za niedopatrzenie. Patrzył Niemcowi. Wprost w twarz, choć własna jego młoda twarz broczyła krwią z rozbitego nosa i zębów, niemiec zamilkł. Spojrzał po nas jeszcze raz na starszego i powiedział coś w rodzaju: Dobry początek. Zapisujecie do protokołu. Jednak jakoś na razie nie zapisał, bo następnego dnia nic się nie zdarzyło. Nasza sztuba nie wiedziała wprost, jak świadczyć swemu starszemu. Ale po dwóch dniach zabrano go i dostał siedem dni karnego, jak dowiedzieliśmy się za wygłoszone przemówienie. Więc któryś z nas, ze sztuby, Niemców nie było już wtedy w bloku. Bylibyśmy go zadusili gołymi rękami, żeby tylko można było wiedzieć kto, kto. Nie dowiedzieliśmy się. Siedziałem roki, nie dowiedziałem się a nasz starszy po sześciu dniach karniaka został odniesiony do krematorium. Jeszcze bardziej wstrząsające było w nim to, że podobnie do Jackowego jego bohaterstwo było jakby nieświadome. Co znaczy u Jacka było całkiem nieświadome, u tego zaś harcerza, niezależnie od rozumowej linii w kierunku honoru, godności, koleżeństwa, było jeszcze coś podświadomego, podświadomy, instynkt męstwa więzień, którego wybawił ów zawieruszony w ubikacji ciężko chory człowiek nie o wiele przeżył swego wybawiciela w kilkanaście dni skończyła go opiekunka ale do śmierci samej wciąż tylko mówił o nim zdawało mi się, że nazwie mnie i miałby słuszność, wiedział, że nie wyciągnę gdy tamten bił i wrzeszczał on spojrzał na mnie kątem oka Skinąłem nawet lekko głową, a jego oczy te jasne, byste, tak ostre. Zdawało mi się, zaraz powie, nagle się zmąciły, cofnęły. I wiecie, zasłonił. Myślę, że to było coś podświadomie. Może nawet rozumowo biorąc, powiedziałby, a w ostatniej chwili jednak nie mógł. Tym uwagom starego adwokata, któregośmy w parę dni po harcerzu odnieśli do krematorium, zawdzięczam myśl o podświadomym bohaterstwie. Oczywiście tak świetlane typy jak ów harcerz nie mogą się zdarzać często wśród starszyzny obozowej. To się jednak na ogół bardzo źle daje łączyć przyzwoitość, szlachetność, ludzkie traktowanie i ta władza nad własnymi towarzyszami. Trzeci mój sztubowy i ostatni był to typ ludzki całkiem nikczemny. Pierwszego sądzę, że to uwydatniłem osobiście, nie zaliczałem do zdeklarowanych nikczemników. Tam to było raczej człowiek słaby i tchórzliwy. Ten trzeci był magistrem praw czy filozofii, warszawiak. Było to zwierzę ludzkie o skończonym wyższym wykształceniu, nieprzeciwieniu. Orywującym nic w całej tempocie jego umysłu. Jak widać, od dziecka był to człowiek młody, zafascynowany był wielkością tzw. Tak kultury niemieckiej, entuzjazmował się dla Hitlera i jego rządów, ubolewał, że w Polsce nie okazało się Hitlera. Nim jeszcze został starszym, sztuby rozmawiał z tym i owym z więźniów, gdy się dowiedział uprzednio, że ma do czynienia z człowiekiem kształconym. I wtedy wypowiadał czasem takie sądy, ja w owym okresie rozmawiałem z nim raz jeden przez kilka chwil i nabrałem do niego skrajnego wstrętu. Zresztą, rozmowa, jak się okazało, potem drogą mnie miała kosztować. Było to w dniu, w którym nagle zezwolono nam na zachowywanie własnego obuwia. Znaczna była to oczywiście ulga, i w swoim czasie taka rzecz mogła stanowić o życiu wielu dziesiątków więźniów. Powiedziałem, stojąc w grupie kolegów wieczorem, że ulga ta jest niestety dla wielu spóźniona. Na co właśnie rzucił się magister i od razu w takich słowach. Polska cecha, wszystko krytykować, spóźniona. To może lepiej wcale. I co to ulga? To nie ulga, wielka łaska! Powiało po nas wszystkich mrozem. A któż to pan? Spytałem. Nie Polak, że tak nam pan polskie cechy wypomina? To już od razu się przyznam do jeszcze jednej polskiej cechy, że nie lubię łask z tych rąk. Magister zmierzył mnie z góry wzrokiem. Bardzo wygadanie po warszawsku, powiedział. Od razu wszystko na ostro, strop, zdro. Tak samo w głowach i stąd wszystko poszło, czym się teraz cieszymy. A ja jestem Polak, ale Polak zachodniej kultury zakończył wydymając wargi i odszedł więcej nie rozmawialiśmy ale zapamiętaliśmy się dobrze od chwili zamianowania bydle to jeło zatłukiwać więźniów tak właśnie stosował swoją kulturę latał przy tym za Niemcami jak psiak nie że kurzy zlizywać chciał pod ich stopami kiedyś raz mieliśmy w sztubie sprawę o tytoń wtedy nikt nie zdradził Otrzymaliśmy cztery godziny karnego apelu. Po odbyciu tej kary pozbawiono nas też w tym dniu obiadu i kolacji. Chcieliśmy się co prędzej kłaść do snu, żeby choć trochę się zagrzać i wypocząć. Nagle wszedł nasz starszy z sesmanem i stojąc w progu, mówi mu coś o nas. Kto rozumiał po niemiecku, słuchał pilnie, ale szeptać baliśmy się. Ja nie rozumiałem z tego nic. Nagle najbliższy mój sąsiad zaszeptał konwulsyjnie. Tobie, że nie znosisz ich łask. Ciebie. W tej chwili padł mój numer. Podszedłem. Esesman bardzo uśmiechnięty, ironiczny, spytał po polsku. To musi być z Pana wielki Pan, jeśli nie znosisz niemieckiej łaski, co? Starszy sztub krzywił usta i potakiwał. Właśnie, wielki Pan. Wtedy Niemiec spokojnie. No to jak nie lubisz łaski, to może wolisz kary? Mogę ci zrobić tę przyjemność i przedstawię cię. Jutro coś dostaniesz zamiast łaski. Byłem spokojny, już byłem mocno zaziębiony, chory i nie sypiałem, dolegało serce. Nie liczyłem na życie tak czy inaczej. Spojrzałem na starszego sztuby z myślą, że zapewne zakosztuje ciemnicy lub słupa. Niemiec dotąd spokojny rozwścieczył się, gdy odwróciłem odeń oczy. Zaczął ryczeć coś po niemiecku. Potem powiedziano mi, że właśnie o to muszło. Szarpnąłem, Szarpnął mnie za kołnierz, pchnął tak jakoś, że rzucił na twarz o podłogę. No i oczywiście walił butami. To już sobie ulżył i wtedy najpewniej pomiażdżyli mi moją nieszczęsną nerkę. Zresztą starszy sztuby wtedy nie pił. Nie było potrzeby. Robota była zrobiona dobrze, podług zasad kultury. Rano odnieśli mnie koledzy do Izby Chorych i to wybawiło mnie zapewne od regulaminowej kary. Chorowałem prawie trzy tygodnie, gorączkowałem, plułem krwią, miałem rozstrój wszystkich normalnych funkcji. Gorączka osłabiła moją wrażliwość na potworność. Tak zwanej opieki lekarskiej. Zwalnianie z obozu należy zasadniczo do zjawisk rzadkich. Właściwie najczęściej zwalnia protekcja, a potem łapówka umiejętnie dana przez rodzinę więźnia pośrednikom uprawiającym ten proceder zarobkowo. Zresztą i to prowadzi do praktycznego zwolnienia człowieka zaledwie w pewnym odsetku wypadków. Uskutecznionej łapówki, gdyż inaczej nie byłoby to tak dochodowy proceder i nie prowadziłby do powstawania majątków. Poza tym zwalniają z oświęcenia niekiedy ludzi zupełnie złamanych i stojących nad grobem. Może liczą na to, że tacy posieją prawdziwą grozę, bo przecież nie ze względu na humanitaryzm, w obozie na tle zwolnienia Niemcy lubią dodatkowo dręczyć więźniów. Pewnego kolegę wezwano w niezwykłej porze wieczornej do kancelarii, gdzie zadano mu jakieś pytania, których celu nie rozumiał. Powracając, spytał dozorcy, co to mogło oznaczać. A będziesz jutro rozstrzelany, oznajmił sadysta. Tymczasem więzień ten został następnego dnia wypuszczony z obozu. Jak reagują więźniowie na samą myśl o ewentualnym zwolnieniu, może powiedzieć taki fakt: Grupę więźniów zawołano w pewnym dniu do kancelarii i kazano na rano przygotować się do wyjścia. Otóż jeden z tej grupy umarł tej nocy ze wzruszenia, przed zwolnieniem ogląda nas komisja, która dba o to, by nie wypuścić ludzi z otwartymi, widocznymi ranami twarzy, szyi lub rąk. Więźniowie wiedzą już też, że na pytanie, jak się czują, muszą odpowiedzieć natychmiast, że bardzo dobrze. Poskarżenie się na jakąś dolegliwość chorobową niejednego z więźniów przekreśliło zezwolnienia, przynajmniej na jakiś czas. Więc ruiny ludzkie o zaawansowanej gruźlicy, zniszczonych nerwach, pokruszonych nerkach i często dogorywających sercach, dźwigają się wysiłkiem woli, by udawać zdrowych. Przed zwolnieniem więzień musi wysłuchać pouczenia komendanta obozu i podpisać deklarację złożoną z następujących punktów: że po powrocie do domu nikomu nie opowie o stosunkach w obozie, że czuje się zdrów, że nigdy nie wystąpi przeciw Rzeszy, że nigdy nie zaniedba donieść władzom niemieckim o wszelkich knowaniach, o jakich się tylko dowie. Przy zwalnianiu oddają więźniowi jego własną bieliznę i ubranie. To ostatnie odprasowane, poza tym rzeczy lub pieniądze, jakie złożył do depozytu. Wspominałem też o wałówce wydawanej na drogę. To chyba wszystko. Nie napisałem tego wszystkiego, com chciał napisać. Jest to chaotyczne, pisane bez systemu urywkami. Ale tu zdecydował mój stan zdrowia, a raczej szybki rozwój choroby. Szybszy niż spodziewał się lekarz, nie mówiąc już o rodzicach. Bez znaczenia jest, że ja umrę. Będzie żyło wielu, wielu oświęcimiaków. Kto wyżyje? Większość. Do wszystkiego się jeszcze nada. Będą z tych szeregów jeszcze i żołnierze polscy. Zostało mi może tylko parę dni życia. Już nie piszę, nie niepokoję rodziców. Leżę spokojnie, jem, śpię. Słucham kochanych etiud Chopina. Proszę o nie matkę. Matka płacze, ale gra. O, bardzo dobrze jest umierać w domu. Tylko, że wiem, w ostatniej chwili staną i oni przy moim łóżku. Moi towarzysze przyjaciele z mojej sztuby. Chciałem przedstawić Oświęcim, przekrój zbiorowego polskiego męczeństwa. Wiedzieliśmy już tam, siedząc, że liczniejsze tysiące Polaków, których ominął Oświęcim, zostały poddane przez Niemców masowym wysiedleniom, wyzuciu z całego mienia i dobytku, krwawym pacyfikacjom po wsiach i miastach, zaś Żydzi, zamykaniu w gettach, specyficznej poniewierce, no i w szeregu miejscowości, masowemu wyrzynaniu. Mam tę pełną świadomość, że martyrologia zbiorowa naszego narodu szersza jest niż oświęcim i w ogóle obozy koncentracyjne. A jednak naród nasz przetrwa wszystko, bo ma wolę przetrwania. Wspaniały chłopak, drogi towarzysz, Jacek, zasługiwałby po śmierci na jakiś uroczysty wspominek, cóż, kiedy nie potrafię używać górnolotnych słów. Opisałem fakt i zdaje mi się, że ten fakt przemówił o nim. Twierdzę też, że tego chłopca nie zmógłby obóz żadne trudności ani prześladowania. Gdyby go wprost nie zatłukli. Jacek był silnego ducha, miał wiarę w nasz naród, pragnął i czekał wolnej Polski, więc byłby przetrzymał. To więc mogę powtórzyć z naciskiem: przetrzymać może najstraszniejsze warunki obozu, nie najzdrowszy fizycznie, choć oczywiście to jest ważna rzecz, ale przede wszystkim silny i odporny psychicznie moralnie. Dużo takich silnych nie do złamania chodzi po tym obozie. Przeważnie są milczący, skupieni w sobie, czasem nawet trochę skryci. Mają wolę utkwioną w jedno przetrwać. To są charaktery. U nas w Polsce, jak widać, dość rozpowszechnione zjawisko. Przetrzymają, jeśli nie wpakują im kuli w łeb, jeśli obcasem nie wykruszą nerek. Nie ma powodu do zwątpień, do załamania i depresji. Naród nasz jest mocny. Coraz bardziej też rozpowszechnia się już przekonanie, i to właśnie tego uczy oświęcim, że bierność i tchórzostwo od Niemców nie chronią. W obozach poginęły setki, może tysiące ludzi, którzy nie mieli nic wspólnego z żadną akcją polityczną, z żadnym działaniem przeciw Niemcom. W stosunku, na przykład, do małych miast i miasteczek polskich stosowano nieraz taką metodę: wywiezienie do obozu miejscowych lekarzy, dentystów, inżynierów, księży, nauczycieli, w ogóle inteligencji. W stosunku do majątków w zachodniej dzielnicy Polski użyto metody wyrywania i wywożenia do niemieckich obozów wszystkich właścicieli ziemskich. I w pierwszym i w drugim wypadku bywali to przeważnie ludzie obcy politycznie, zajęci zawodową, zarobkową pracą lub majątkiem. Ta bierność polityczna nie obroniła ich. Tym mniej broni tchórzostwo. Zresztą, tchórzostwo, jakże to przyjemnie stwierdzić, nie leży jednak na ogół w polskiej naturze tysiące ludzi, którzy wypełniali oświęcim na rok mego tam siedzenia nie to nie byli tchórze nie płaszczyli się nie skamleli nie poniżali jak to powiedział Jacek tchórze, donosiciele, szuje to były jednostki Zdaje się, że w końcu wypisałem to wszystko, czego mi jeszcze brakło. Umieram dobrej myśli. Z wielką uciechą konstatuję teraz: nie złamali i mnie. Bynajmniej, ani na chwilę. Muszę umrzeć jak Jacek. Z mechanicznych powodów. Tannerka ale będą żyli inni, przetrwa naród, powstanie Polska. Polska, której straszne cierpienia pod butem hitlerowskim sprawiły już, że się stanie teraz bastionem, opoką, twierdzą w walce przeciw wszelkim zakusom naśladowania Niemców, przeciw wszelkiemu totalizmowi, ciemiężeniu i poniewieraniu. Człowieka. Powrócimy do najpiękniejszych z naszych tradycji, będzie Polska.